14 dzień maja, niedziela, Anna Geryn. Artur Brzozowski, dzień dobry Państwu, witamy w poranku Echo 24. Mamy sobotę i proszę Państwa... Mamy niedzielę. Przepraszam, mamy niedzielę. Chyba wpłynęła na mnie ta pogoda. Wczoraj byliśmy, dzisiaj jesteśmy... Zatrzymanie w kadrze. Jesteśmy trochę zaszokowani pogodą, ponieważ trzeci dzień z rzędu o poranku świeci słońce, jest ciepło. Wszystko na to wskazuje, że będzie piękny dzień, dokładnie jak żyć. Imieniny obchodzą dzisiaj Bonifacy i Maciej. Wszystkim panom, którzy mają takie imię, ona oraz Państwu, którzy się urodzili 14 maja, życzymy pomyślności 100 lat. Tak właśnie, a urodzili się w tym dniu również tacy ludzie jak Marcel Renault w 1872 roku. Nazwisko nieprzypadkowe, znaczy nieprzypadkowa zbieżność z tymi samochodami. Oczywiście domyślają się Państwo, że to właśnie ten człowiek, który był konstruktorem, ale też brał udział w wyścigach samochodowych. Na tyle niefortunnie brał udział w tych wyścigach samochodowych, że w wieku 31 lat zginął w wypadku w czasie wyścigu Paryż-Madryt. Paryż-Madryt to był taki wynik zniszczający wyścig, właściwie dzisiaj nie do wyobrażenia, że tyle osób mogło zginąć i po stronie tych, którzy się przyglądali i wchodzili pod te samochody, ale też były duże straty wśród kierowców, którzy wypadali z drogi, wpadali na drzewa. No, generalnie bardzo, bardzo niefortunne to było wydarzenie. W końcu odwołano ten wyścig w pewnym momencie, ponieważ już widać było, że zmierza to ku katastrofie i coraz więcej tych ludzi tam zginie, a przecież nie o to chodziło. Przypomnijmy, że wszystko to działo się 100 lat temu, więc przy zupełnie innych prędkościach, ale też pewnie innych zabezpieczeniach, innych umiejętnościach. Wszystko było trochę inne i jak to przy świeżych sprawach, ludzie chyba się jeszcze nie nauczyli bezpiecznie jeździć. Czy możemy powiedzieć, że teraz się nauczyliśmy bezpiecznie jeździć? I samochody są pewnie doskonalsze. Odrobinę. Tak jak dzieło doskonałe. Ale no właśnie, ponieważ te pierwsze samochody, gdzie były konstruowane? W szopie, w rodzinnym ogrodzie. Dzisiaj już chyba mało kto... W szopie robi samochód. Chociaż istnieją ale tak zwane dziuple. Ale jest coś na rzeczy, prawda? Ale w garażach z kolei powstawały startupy i różne firmy komputerowe, prawda? I tutaj... I w związku z tym dzisiaj, 14 maja 1984 roku, urodził się Mark Zuckerberg, czyli no, twórca Facebooka. Najmłodszy miliarder w historii. Wszyscy zbudowaliśmy jego potęgę. Właśnie budowałeś czy nie? Właśnie nie do końca, ponieważ nie mam Facebooka i jakoś żyję, choć istnieje opinia, że jak nie macie na Facebooku, to nie istniejesz. Czyli prowadzisz program z kimś, kto tylko jest wirtualnie być może. Na czym polega twoim zdaniem, Aniu, fenomen? Bo ty jesteś na Facebooku. Ja jestem na Facebooku i jestem dlatego, ponieważ to jest taka platforma szybkiego porozumiewania się po prostu. I co jest ciekawe, to jest coraz częściej wykorzystywane w pracy, w różnych organizacjach. No i to jest dla mnie takie trochę moralnie dwuznaczne, ponieważ w pracy tak naprawdę okazuje się, że to jest rodzaj smyczy. Że nie może ktoś udawać, że go nie ma, bo jak widzę, że on jest, prawda? I piszę do niego i on trochę zmuszam go do tego, żeby odpowiedział, no bo przecież ja widzę, on wie, że ja widzę. Ale nie można być 24 godziny na smyczy. Więc jest to jednak rodzaj smyczy. Poza tym, że towarzysko, poza tym, że platforma medialna tak naprawdę, to jest to też rodzaj smyczy. Bez wątpienia Zuckerberg i Facebook zmienili absolutnie świat mediów. Dzisiaj się mówi o tym, że największe medium na świecie to jest Facebook, gdzie są wszyscy, spełnia rolę i prasy, i internetu, i telewizji. Zobaczymy, dokąd to doprowadzi, no ale 14 maja 1984 roku Zuckerberg urodził się 40 km na północ od Nowego Jorku. I jeszcze jeden pan w Stanach się urodził i odmienił życie wielu. 1944 rok, George Lucas się wtedy urodził, czyli amerykański reżyser, producent, scenarzysta filmowy. To jest ten człowiek, który podarował nam Gwiezdne Wojny. I tu znowu jesteśmy w różnych sytuacjach z Arturem. Ja akurat nie jestem wielkim fanem. Natomiast ja jestem, to jest do pewnego stopnia, mam wrażenie, taka sprawa pokoleniowa po prostu. Jak byłam dzieckiem, to pojawiły się te pierwsze i jakoś tak razem z nimi wzrastałam. No i teraz siłą rzeczy też oglądam, chociaż ten Łotr trochę może nie do końca, tak? Właśnie tutaj Przemek, który jest zdecydowanie młodszy, jest operatorem, pokazuje, no właśnie, okazuje się, czyli że nie tylko ja. Ale... A ja jestem starszy, ale mogę ci powiedzieć, że byłem w Tunezji, w miejscu, gdzie kręcono dużo scen do
Gwiezdnych Wojen i tam jest... Jest coś jakoś bliskie też. W każdym razie czekam na kolejną część i byłam absolutnie zrozpaczona, że Carrie Fisher zmarła, więc naprawdę czuję się związana z całą historią. Podsumowując nasze kalendarium, dzisiaj mija 19 lat od śmierci Franka Sinatry, jednego z najwybitniejszych piosenkarzy, ale też aktorów wszechczasów. W swojej karierze wydał około 150 milionów płyt. Na jego najbardziej znane utwory to New York, New York czy Strangers in the Night. I ten utwór śpiewał pod koniec lat 60. w kasynie w Las Vegas z Violettą Villas. Miał 3 żony, 2 gwiazdy filmowe, Ava Gardner oraz Mia Farrow. Podobno pochowano go z butelką whisky, z piersiówką, ale też z dużą ilością drobnych monet, ponieważ kiedyś porwano jego syna i gangsterzy, ci porywacze domagali się, żeby on dzwonił z budki telefonicznej i zawsze miał przy sobie drobne monety. Wczoraj mój mąż oglądał dokument o Sinatrze. Akurat załapałam się na fragment z Ewą Gardner i ten właśnie Piotrek tak siedział przed ekranem telewizora i mówił, co to za okropna kobieta była, jaka niedobra kobieta to była. Co my dzisiaj mamy w programie? Mamy w programie dużo fantastycznych gości, więc tak. Motocyklowy rajd pamięci bohaterów bitwy o Monte Cassino. Pierwsze w Polsce spa w Górach Sowich. Porozmawiamy także o tym, że we Wrocławiu się szuka piłkarskich talentów. Miejmy nadzieję, że na miarę, no może nie Leo Messiego, ale chociażby Roberta Lewandowskiego. A także o czytaniu i Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. I będziemy mieli bardzo ciekawego gościa w kuchni. Panią z warzywniaka, ale tu już za chwilę właśnie będziemy w kuchni. Proszę zostać z nami. I tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy w kuchni, gdzie dzisiaj Magda Mańkowska z Kocham Jeść jak zawsze oraz pani Maja Żak, pani z warzywniaka. Co to znaczy pani z warzywniaka? Pani z warzywniaka, to znaczy, słuchajcie, historia, ja powiem tak bardzo krótko. Maja skończyła studia wyższe i zastanawiała się, co będzie robić. I szukała swojego miejsca na rynku pracy. I w pewnym momencie pomyślała sobie, mój tato ma warzywniak od 35 lat, teraz zdrowe jedzenie jest takie super modne, to co by się stało, gdybyśmy połączyli siły i mogli to jedzenie promować i lokalnych dostawców, tak było? I pani z warzywniaka, to jest właśnie Maja Żak, która prowadzi najpiękniejszy chyba warzywniak we Wrocławiu na ulicy Koszalińskiej. Koszalińskiej, bo to nie jest taka budka z warzywami, to jest miejsce, gdzie ludzie się też uczą. Z duszą. Z duszą, tak. Z duszą to tak, to widać po Maji, która jest urocza i uśmiechnięta. Jak wygląda realizowanie się właśnie w warzywniaku? W świecie warzyw. Tak. Ja prowadzę zdrowy styl życia, więc... Warzywa i ogólnie to otoczenie warzyw, owoców i zdrowych produktów jest dla mnie takim miejscem naturalnym. Więc wszystko, to całe dobrodziejstwo korzystam z tego. A spełnia się pani poszukując, nie wiem, tego warzyw, które by były ekologiczne, żeby były najpiękniejsze? Co jest tym kluczem, który powoduje, że właśnie tak, a nie inaczej pani działa w tym? Przede wszystkim potrzeba klienta. To, co ja dużo rozmawiam z ludźmi i to ludzie dają też taką pozytywną energię, bo bez nich to nie byłoby niczego. Ale to szukanie właśnie wysokiej jakości produktów, to dla nich, ale prawda? Jak wygląda taka klasyczna sytuacja, że przychodzi ktoś do pani z warzywniaka, czyli do pani i pyta się tak, a te rzodkiewki to skąd, tak? Czy nie? Znaczy, jak wygląda ta rozmowa? O co najczęściej klienci pytanie. Pytają? To jest dobre pytanie, a propos... Na pewno... Znaczy poza tym, że proszę tam kilogram ziemniaków. Pytają, czy nie są pryskane, tak? Pytają, tak. Czy są świeże. Słuchajcie, teraz jest tak, że na przykład truskawki są ciekawym tematem. Może to powiemy. Tak, bo wiele osób przesypuje hiszpańską truskawkę i mówi, że jest to polska truskawka. Tak. Ale polską truskawkę można bardzo łatwo... Ale przesypują, ponieważ nasze polskie są lepsze? Bo cena jest inna. Hiszpańska truskawka jest tańsza. W tym momencie cena truskawki polskiej jest około 20 zł. Ale polską truskawkę jest bardzo łatwo poznać. My tu mamy polskie truskawki. Bo jest troszeczkę mniejsza. Jest mniejsza. I bardziej słodka, czy nie? W tym momencie jeszcze nie do końca. Bo u nich więcej słońca. Tak. Nasza truskaweczka jest troszeczkę mniejsza, troszeczkę bardziej... nie jest taka opalona, powiedzmy. Nie jest taka czerwona, ma różne kształty, nie jest równa. No i cena przede wszystkim też jest inna.
Więc u nas dzisiaj siał warzyw, oprócz truskawek, szparagów, podaszu szparagowego to znamy. Ale mamy też, tak w skrócie, młody kalafior. Tak, młody kalafior, czosnek niedźwiedzi. Gdzie mamy ten czosnek niedźwiedzi? On się tutaj. Schował. Zobaczcie, czosnek niedźwiedzi. Czosnek niedźwiedzi. Będziemy z niego robić biały serek od serów z Igora. I tylko jeszcze na sam koniec, wiecie dlaczego niedźwiedzi? Tak, bo, ponieważ kiedyś jak niedźwiedzie budziły się ze snu zimowego, to właśnie na początku jadły. To jadły. Tak, czosnek niedźwiedzi. Więc my dzisiaj się budzimy ze snu zimowego i taki będzie program wiosenny. Świetnie. Będziemy tutaj do Was wracać, będziemy sprawdzać, jak postępują prace śniadaniowe. Do zobaczenia wkrótce. Państwa też zachęcamy do tego, żebyśmy właśnie wspólnie tutaj jeszcze wracali, a już za kilka chwil sprawdzimy, co dzieje się na Partenicach. Będziemy. Wczoraj był Ramagedon, ale... Najpierw będzie Marian Maciejski z przeglądem, a teraz chwila reklam. Zanim połączymy się z naszą reporterką Klaudią Nawrocką, która od rana jest na wrocławskich Partynicach, gdzie trwa drugi dzień Ramagedonu, Marian Maciejewski z przeglądem, specyficznym przeglądem prasy, bo prasy turystycznej. Dobry, witam słonecznie. Na początek Gazeta Wrocławska, wydanie piątkowe. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego na Dolnym Śląsku znajduje się 57 muzeów państwowych i 10 prywatnych. I właśnie gazeta przedstawia te prywatne. Zaczyna od Zamku Topacz, to tutaj dwa kroki od nas, od Bielan Wrocławskich. W Muzeum Motoryzacji znajduje się 200 eksponatów, w tym taki jak Sokół 1000. Mnie to nic nie mówi, bo nie jestem ekspertem, ale znawcą pewnie wiele powie. Sokół 1000 czy Fiat 508. Ale co ważniejsze, jest tu największa kolekcja Rolls-Royce'ów i Bentley'ów w Polsce i niektóre nie tylko, że można podziwiać, ale można też wypożyczyć na przykład do ślubu. Skoro jesteśmy przy motoryzacji, a jak kogoś interesuje motoryzacja wojskowa, to we Wrocławiu przy ulicy Kominiarskiej są tam sprzęt wojskowy, albo też w Świdnicy Muzeum Broni i Militariów od roku 1999 prowadzi je pan Stefan Gabryś. Idźmy dalej, Świeradów-Zdrój, mini muzeum szachów. O, to dla miłośników, którzy nie tylko chcą oglądać czy dotknąć, ale mogą też rozegrać partyjkę szachów z właścicielem i usiąść oczywiście przy zabytkowej szachownicy. Kolejny Zdrój, kolejna zabawa, a tym razem to Kudowa Muzeum i Muzeum Zabawek. Właśnie tam są szopki, teatrzyki, marionetki, lalki, misie. To Kudowa Zdrój. Przypominam. I Trzebnica. Proszę Państwa, pod Trzebnicą w Marcinowie można trafić na muzeum takie regionalne. To znaczy pan Marian Kowalski przez 46 lat zgromadził tam około 3000 lokalnych przedmiotów, eksponatów, które odrestaurował. I co tam znajdziemy? Zabytkowe meble, kufry, zegary, stroje ludowe, czy nawet kosy, pługi, maszyny do szycia. I tutaj jeszcze kontynuujemy podróż. Możemy pojechać do Kletna. Tam jest Muzeum Ziemi w Kletnie. Nie jest to takie zabytkowe. No, w Kletnie jest jaskinia niedźwiedzia. Tam pewne szczątki znaleziono prehistoryczne. Nie ma wprawdzie dinozaurów, ale są jaja i pazury już skamieniałe. No i tutaj jeszcze skamieliny i minerały można znaleźć w Nowej Rudzie i w oddziale w Złotym Stoku. To na razie tyle, a później opowiem Państwu, co proponuje na przykład Poznaj Swój Kraj, czy Traveler Europa na majówkę. Na razie dziękuję.
Klaudia Nawrocka na Partynicach. Tam trwają zawody, ekstremalne zawody. Czy ty jesteś też już gotowa do tego, żeby wziąć udział w jakiejś konkurencji? Oczywiście, wszyscy tutaj jesteśmy gotowi, ale muszę Państwu powiedzieć, że żeby stanąć na starcie tego biegu, potrzeba naprawdę dużo odwagi. To ekstremalny bieg z największą ilością przeszkód na świecie, a ze mną jest Piotr Bałchanowski, dyrektor Runmageddon Wrocław. Cześć Piotrku. Cześć, witam Państwa. Zgadza się, to największy bieg z największą ilością przeszkód na świecie. Tak. Można powiedzieć, że tutaj jesteśmy liderem. Jako jedyni na świecie mamy tak dużą liczbę przeszkód na trasie i tym się wyróżniamy. Dlatego jest to taki, można powiedzieć, najbardziej ekstremalny bieg na świecie. Które z tych wszystkich przeszkód sprawiają uczestnikom najwięcej trudu? Tak naprawdę ciężko powiedzieć, ponieważ uczestnicy na trasie mierzą się i z błotem, i z wodą, i ze ściankami, z wysokością, z dołami, z podkopami. Naprawdę mierzą się ze swoimi słabościami. Każdy znajdzie tam gdzieś swoją słabość na trasie, którą pokona i wyjdzie silniejszy. Pokona albo czeka go kara. Tak, dokładnie. 20 barpisów, czyli 20 padnij i powstań. Wiadomo, nie każdą przeszkodę każdy jest w stanie pokonać. Zawsze mamy wyjście takie, że możemy zrobić 20 barpisów i lecimy dalej, więc nie ma się czego bać. No bo właśnie oprócz tego, że potrzeba dużo odwagi, żeby stanąć tutaj na starcie Runmageddonu, to potrzeba także sprawności fizycznej na wysokim poziomie. Trochę bym się kłócił z tym wysokim poziomem, ponieważ mamy różne formuły dopasowane do każdego uczestnika tak naprawdę. Teraz za nami właśnie rozgrzewa się intro, to jest bieg na 3 km. 3 km mi się wydaje, że spokojnie każdy jest w stanie przebiec, można też przejść spokojnie. My tutaj nie mierzymy czasu tak naprawdę, to jest tylko po to, żeby się sprawdzić, jak dajemy radę, idziemy na dłuższe trasy. I startują dziś także dzieciaki. Tak, oczywiście mamy także formułę Kids oraz formułę Junior, gdzie już dzieci od 4 roku życia startują, są specjalne trasy do nich przygotowane, gdzie mają masę frajdy i mogą też się sprawdzić. Dziś już o 8:20, czyli za kilka minut zawodnicy pierwszy raz dziś wystartują. Teraz za nami trwa rozgrzewka. To rozgrzewka jest tak samo ważna, co bieg. Tak, oczywiście tutaj dbamy o uczestników, ponieważ mamy tutaj dużo debiutantów, nie każdy może pamiętać o tym, żeby się odpowiednio rozgrzać, dlatego my ich rozgrzewamy zawsze, to zawsze zmniejsza ryzyko kontuzji i mogą startować. Piotrze, ty wczoraj także startowałeś, ponieważ odbył się bieg organizatorów. No i właśnie, jak twoje wrażenie, jak twoje emocje? Trasa naprawdę piękna. Można powiedzieć, że ja pokonałem to w ekstremalny sposób, ponieważ nie byłem przygotowany na to, że wystartuję. Namówili mnie w ostatniej chwili, pobiegłem tak jak teraz praktycznie stoję, czyli w dżinsach, w koszulce i w zwykłych butach i dałem radę, a wrażenie niezapomniane. No i tutaj bardzo dużo mówi się o przeszkodzie Indiana Jones. Co to za tajemnicza przeszkoda? To jest przeszkoda, w której można się poczuć tak naprawdę jak bohater filmu Indiana Jones. Mamy dźwig, po którym są podwieszone liny, skarpę. Trzeba złapać linę, bujnąć się niczym Indiana Jones, a pod nami jest, można powiedzieć, trochę chłodna woda. I to wszystko czeka uczestników Runmageddonu już za kilka minut, bo tak jak Państwo mogą zobaczyć, zawodnicy pierwszego dziś startu szykują się już do boju, szykują się już, aby wystartować w Runmageddonie, czyli biegu z największą ilością przeszkód na świecie. Ja tymczasem zostawiam Państwa na kilka minut, na kilkanaście, kilkadziesiąt minut i zapraszam. Zapraszam Państwa do obejrzenia naszych kolejnych relacji z toru wyścigów konnych Partynice, który dziś zamienił się w Runmageddon. Dziękujemy bardzo. To Klaudia Nawrocka z Partynic. Klaudia mówi o tym, żeby wystartować się w Runmageddonie, czyli takim ekstremalnym biegu, potrzeba jest przede wszystkim odwaga, ale myślę, że nie tylko odwaga, ale tak naprawdę dobra kondycja też może okazać się przydatna. Co z tego, że moglibyśmy być za nią odważni, stanąć na starcie, skoro po minucie trzeba by było nas znieść. Są granice brawury, a trzeba testować te granice brawury też od czasu do czasu. Ale na razie zapraszamy Państwa do tego, żeby Państwo pojechali po prostu na Partynicę i pokibicowali, i zobaczyli, i przemyśleli. Może jednak, może w przyszłym roku. I może jeszcze tylko wytłumaczymy, że przeszkoda Indiana Jones to wczoraj nasz reporter Arek Skarbowski pokonywał ją i to jest taka przeszkoda, że się z liny wpada w błoto i zobaczymy, czy Klaudia spróbuje pokonać przeszkodę Indiana Jones. To nieco później, a teraz zobaczymy, czym żył Wrocław w ciągu minionego tygodnia. Witam Państwa o poranku z Echo24. Łukasz Kocur. Zapraszam również na niedzielny flash informacji.
Czy wieczną miłość przetnie wkrótce ślusarz? Miasto szykuje się do remontu mostu Tumskiego, na którym od ponad 10 lat zakochani wrocławianie, ale także turyści przyczepiają symbole miłości. Kłódki z przeprawy mogą zostać zdjęte już w przyszłym roku, ponieważ stalowa konstrukcja jest zbyt obciążona i tym samym wymaga gruntownej przebudowy. A tą nieromantyczną informację badała Marta Laburda. Kłódki na moście Tumskim pojawiają się masowo od prawie 10 lat. Jak głosi wieść, każda para, która przypnie tu ten dowód miłości, będzie szczęśliwa na wieki. Wkrótce zakochanych może czekać jednak próba swojego uczucia. Bo trzeba coś z tym mostem zrobić i on nie może być aż na tyle obciążony, bo się może w końcu nam zawalić i nie będzie mostu Tumskiego. Tym bardziej, że ostatni gruntowny remont przeprawy był wykonany 25 lat temu. Stalowa konstrukcja zostanie jednak odnowiona, a przetarg na tę pracę właśnie został ogłoszony przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Ale zanim dojdzie do jakichkolwiek robót, najpierw wieczną miłość przetnie ślusarz. Jak państwo myślą, ile tutaj jest tych kłódek? 25 tysięcy. A dlaczego tyle akurat? No, tyle miłości tu się zawiązało. Na przykład uczucie Aleksandra i Doroty. Są razem od niedawna, a swą miłość od pierwszego wejrzenia też chcieli zamknąć na kłódkę, aby już zawsze mieć motyle w brzuchu, a na nosie różowe okulary. 2,5 miesiąca jesteśmy razem. No i chcemy, żeby to, co jest między nami, trwało. Chcieliśmy zamknąć na kłódkę. Nieoderwalnie. Tak. Tylko pytanie, co teraz będzie z wieczną miłością, jeśli kłódki z mostu Tumskiego znikną? Nie mam zielonego pojęcia, to już zależy od każdej historii tej kłódki. To nie wiem, czy teraz dobrze, że nie założyliśmy tutaj kłódki, czy nie, no to... Niech zakochani mają to miejsce we Wrocławiu. Ale jak się okazuje, symboliczne przypieczętowanie uczucia nie każdemu jest do szczęścia potrzebne. Jolanta i Wiesław są razem od ponad 30 lat, a przyczepianie kłódek na stalowym moście nigdy nawet nie przyszło im do głowy. Nie, nie. Ale my bez kłódki. My bez kłódki żyjemy już od 35 lat. A można być szczęśliwym bez kłódki również. No trudno, ale to tylko chwilowo, bo później znajdą zakochani inne miejsce i kłódeczki znowu zwrócą gdzie indziej. Kłódki pojawiają się już choćby na mostach w parkach Szczytnickim czy Południowym. Marta Laburda, Echo 24. Dokładnie tydzień temu, w niedzielę, po południu, pękła magistrala o średnicy 700 mm. Zalana została we Wrocławiu ulica Komuny Paryskiej, ale także piwnice przylegających do niej budynków. Naprawa sieci, a także wielkie sprzątanie wciąż jednak trwają. Kierowcy i mieszkańcy, proszę, spodziewajcie się utrudnień jeszcze przez najbliższe kilka dni. A szczegóły w materiale Mateusza Czmiela. Tak w niedzielę po południu wyglądała ulica Komuny Paryskiej. Takiego potopu dawno nikt nie widział. Wlała się jak mąż wyszedł tu, mówi, wiesz co, normalnie nie te szklapy. Lało się cała piwnica wody. Ja mówię do męża, chodź zobacz powódź. On mówi, co ty się? Taka powódź, chodź zobacz powódź na ulicy. Było pełno tych samochodów, tych, to szybko akcja. No pierdolęło, panie, no, to wszystko ma swoje jakieś tam, ale rura to rura. Najlepiej, że to się stało teraz, bo jakby się stało w zimie, o, my God. Pękła magistrala o średnicy 700 mm. Pół Wrocławia nie miało wody, a kolejne pół obniżone ciśnienie w kranach. Ta sytuacja trwała przez kilka godzin. Około godziny 19 udało się zamknąć dopływ wody do tego uszkodzonego fragmentu sieci i przystąpiliśmy do usuwania awarii wodociągowej. Te prace trwają do tej chwili. W tej chwili udało nam się już dokopać do uszkodzonego fragmentu sieci. Pracownicy wodociągów pomagają mieszkańcom w wypompowaniu wody z piwnic, które zostały zalane. W związku z pracami kierowcy mogą się spodziewać utrudnień i korków. W tej chwili ulica Komuny Paryskiej jest nieprzejezdna od ulicy Płaskiego w kierunku ulicy Dąbrowskiego. Planowany termin przywrócenia pierwotnej organizacji ruchu to 19 maja. Sieć biegnąca pod ulicą Komuny Paryskiej liczyła kilkadziesiąt lat i to prawdopodobnie wieloletnie zużycie było przyczyną awarii. Mateusz Czmiel, Echo 24. Urokliwy park staromiejski położony w sercu Wrocławia okazał się idealnym miejscem do zorganizowania pikniku europejskiego. Wrocławianie mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat kultur poszczególnych państw członkowskich, a wydarzenie zorganizowano dokładnie w 67. rocznicę podpisania deklaracji Schumana, która, przypomnę, była również przyczynkiem do powstania dzisiejszej Unii Europejskiej. W ogrodzie przy Teatrze Lalek pojawił się także Arkadiusz Skarbowski.
Wrocławski Park Staromiejski, jak co roku 9 maja, zamienił się w europejskie miasteczko. A wszystko z okazji Dnia Europy, którego obchody organizowane są z okazji 67. rocznicy podpisania deklaracji Schumana. Co roku przygotowujemy takie obchody, które mają z jednej strony charakter celebracji, stąd muzyka, balony, chorągiewki, ale przede wszystkim mają mieć walor edukacyjny. Chcemy, żeby ono skłaniało do refleksji, zwłaszcza teraz, kiedy Unia stoi w takim dosyć, no, powiedzmy, niełatwym momencie, bo jednak za nami Brexit, za nami 60 lat współpracy pomiędzy krajami członkowskimi i jest to zdecydowanie moment na to, żeby zastanowić się, co dalej Unio. Podczas pikniku na odwiedzających zarówno małych, jak i dużych czekało wiele atrakcji, konkursy, warsztaty, gry, a także koncerty. Tutaj sobie nie sprawdzają swoją wiedzę geograficzną. Muszę pokazać państwo, w którym byli, zaznaczyć je na mapie i też wskazać jego flagę. To są państwa Unii Europejskiej, tylko właśnie te flagi też tutaj są do wyboru. Generalnie jest bardzo dobrze. Często nie muszę nawet czytać odpowiedzi, dlatego że po prostu dzieci i uczestnicy znają już te odpowiedzi wcześniej. Jedni oddawali się zabawą brytbałkańskiej muzyki, inni woleli pogłębiać swoją wiedzę o samej Unii Europejskiej i interesowali się kulturą poszczególnych państw członkowskich. Bawią się, najbardziej się bawią, jak się łapią za ręce i się tańczy tak choro, kolo, sirtaki i tak dalej. To jest jeden i ten sam taniec, tylko wszędzie w Europie jest inaczej nazwany. Nie doczytałam się wszystkiego, ale myślę, że będąc tu przez jakiś czas wśród tych ciekawości, na pewno coś wybiorę dla siebie i będę po prostu mądrzejsza, bo niestety wiekowo też dużo wiem, ale niestety, jak się okazuje, to też człowiek całe życie się uczy. Impreza zorganizowana została przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24. A na zakończenie niedzielnego flesza dość niepokojąca informacja. Michał Matkowski od połowy kwietnia w dalszym ciągu poszukiwany jest listem gończym. Mężczyzna, proszę Państwa, podejrzany jest o próbę podwójnego zabójstwa i prawdopodobnie ukrywa się w pustostanach bądź w lasach w powiecie trzebnickim. W piątek natomiast widziany był w Kosinowie, koło Prusic. Mieszkańcy wsi cały czas nie czują się bezpieczni i najnormalniej w świecie boją się wychodzić z domu. Szczegóły w materiale Mateusza Czmiela. Kosinowo. Cicha i spokojna wieś niedaleko Trzebnicy. To tu w piątek, 5 maja, widziany był 27-letni Michał Matkowski. Od miesiąca jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców na Dolnym Śląsku. Boimy się. Tak jak z mężem to ja wyjdę, ale sama to nie wyjdę. Tak jak na to, bo drugiej nocy z pracy się boję wejść do domu, naprawdę. Wiem, bo może akurat tutaj zarobiłem się, tak, no, wchodzę, rozglądam się, no i wchodzę szybko do domu i się zamykam, no bo to jednak jest strach, bo po prostu zrobił panikę między ludźmi. Z relacji mieszkańców wynika, że mężczyzna ukrywa się w okolicznych pustostanach i lasach. Siedziałam tu na ławce przed budynkiem i szedł jakiś młody człowiek. Dzień dobry mi mówił, nie znam go, bo to wiesz, tutaj mamy teraz tych sąsiadów nowych. Zapukał do tych sąsiadów, tak ostro do drzwi zapukał, chyba ze trzy razy tak zapukał, nikt mu nie otwierał. Zebrał się i poszedł z powrotem na pałac, ale kto to był, to ja nie wiem. Był w kapturze, godzina to była 13 w południe i w kapturze, a ja jeszcze nie wiedziałam nawet, bo tak by człowiek może uwagę zwrócił, nie? Siedział tu na przystanku. Widziałam go przed okno w kuchni. Jak on wyglądał? Tak jak na zdjęciu? No ta, miał taką czarną kurtkę, białe paski. Tak. Zadzwoniła pani na policję, czy...? Była policja, ale nie znaleźli. Antyterroryści przeszukali wszystkie mieszkania oraz domy. Przeczesano okoliczne pola i lasy. Ja przychodzę, że do domu nie weszłam, a tutaj mimo co się, że antyterroryści weszli do domu tutaj, trzepali wszystko. W tapczanach, w szafach, wszędzie. No szukali go, po prostu go szukali. Niby przestępcy, prawda, gdzieś nie przechowują. No, że ktoś czy nie przechowuje go, no, gdzieś. Dokładnie. Nawet mówię, tapczany podnosili, szafy otwierali, wszystko. Michał Matkowski podejrzany jest o podwójne usiłowanie zabójstwa przy użyciu noża i rozbój. W marcu zaatakował młotkiem starszą kobietę, potem ją dusił i okradł. Przeżyła, ale w złym stanie trafiła do szpitala. Później zaatakował ponownie. Dwóch mężczyzn, którzy doznali obrażenia na skutek właśnie zaatakowania nożem, trafiło do szpitala. Te obrażenia były na tyle poważne, zagrażające życiu, że obaj musieli przejść w szpitalu zabiegi operacyjne. Mężczyzna może być uzbrojony. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje w jego sprawie, proszony jest o kontakt z policją. Mateusz Czmiel, Echo 24.
Witam serdecznie gościa poranka Echo 24, major Robert Pich, mundurowe bractwo motocyklowe z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Dzień dobry. Dzień jeszcze dobry. Dzisiaj sobie pan wygodnie siedzi tutaj u nas na kanapie, tak. Ale już jutro o tej porze będzie pan siedział na swoim motorze i mknął w stronę Monte Cassino. Tak, planujemy jutro o godzinie 8 rano rozpocząć pierwszy rajd śladami bohaterów, śladami ku czci bohaterów bitwy o Monte Cassino. Ten rajd jest z cyklu, także śladami generała Andersa. Odwiedzimy wiele miejsc we Włoszech. Zaczynamy jutro o 8, kończymy za tydzień. Postaramy się wziąć udział, na pewno weźmiemy udział w obchodach, w uroczystości zakończenia bitwy pod Monte Cassino, o klasztor na Monte Cassino. Będzie to 18 maja o godzinie 9 na cmentarzu poległych żołnierzy II Korpusu. Ile z Wrocławia do Monte Cassino jest kilometrów i jak panowie planujecie jechać? Ile dni? No, zostało 4 dni. Tak. I to wychodzi no, 700-800 kilometrów dziennie, tak? Zgadza się. No tak, według mapy, według Google 1800 kilometrów trzeba zrobić. Rozbijamy to na 3 dni. Jedziemy głównie autostradami w kierunku do Włoch. Powrót będzie troszkę bardziej relaksacyjny wschodnim wybrzeżem Italii. Natomiast no, jest trudność, jeżeli chodzi o ten rajd, jest bardzo dużo kilometrów. Więc wysiłek jest chyba to duży. To będzie pierwsze takie doświadczenie? Nasze na takim długim dystansie, w takiej tak daleko będzie to pierwsze. Natomiast no, mamy już na swoim koncie parę wypraw i chcieliśmy już krok dalej. Wejść, tak, krok dalej na wyższe wyżyny. Wspomniał pan, że autostradami, więc trochę pan uprzedził moje kolejne pytanie. Autostradami chyba nie da się tak powoli na takim historycznym sprzęcie, bo wyobrażałam sobie, że będziecie jechać na takich motorach kilkudziesięcioletnich. Nie, głównie dominują u nas motory turystyczne, więc ta turystyka motocyklowa jest przez nas preferowana bardziej niż rekonstrukcja i bawienie się w takie oldschoolowe maszyny. Natomiast no, każdy motocykl ma swoje zalety, ma swoje wady. Na pewno trzeba nim kierować z głową i cały czas być świadomy tego. To nie jest samochód osobowy, czy też jazda jako pasażer. A 700 km dziennie to jest na motocykl to jest gigantyczna, duża odległość. Czy panowie macie takie doświadczenia tutaj w Polsce, że jednego dnia przejechał pan na przykład najwięcej ile do tej pory? No ostatnio byliśmy w międzyrzeckim rejonie umocnionym, no to zrobiliśmy 600 km. Czyli to było takie mocne, dobre przetarcie. Tak, tak, tak. Jest to kwestia jest naprawdę motywacji w głowie, tak jak w czasie biegów. Nie bolą nogi, tylko głowa po prostu jest słaba. Czy panowie analizowaliście jako wojskowi od strony wojskowej bitwę pod Monte Cassino? Tak. Tak? Tak. Czyli dla nas laików, co jest takiego jak gdyby w ogólnym skrócie? Znaczy wiemy na pewno, że to jest jedna z najważniejszych bitew II wojny światowej, porównywana do Stalingradu, do Kurska i do Normandii, że to takie kluczowe. Ale co było na przykład dla pana jako wojskowego, co było tak szczególnie istotnego w tej ostatniej fazie, kiedy Polacy odegrali bardzo ważną rolę, Polacy dowodzeni przez generała Andersa? Prawdę mówiąc, z opisów, to co czytamy, to co nawet w telewizji są programy, można zapoznać się z tą historią, to jest nic w porównaniu z tym, co trzeba tam być, zobaczyć. Ukształtowanie terenu jest naprawdę trudne. Więc ten wysiłek polegający na tym, żeby z doliny, z miejscowości Cassino zaatakować, wspiąć się na górę, tam jeszcze wysiłkiem walczyć, jest to niesamowite. Jest to naprawdę dopiero w tym miejscu widać, jak ogromny wysiłek ale był po stronie mówi pan korpusu. O wysiłku, ale czy można na przykład też mówić o geniuszu strategicznym dowódców? Tu są zdania podzielone, nie wchodzę w to. Generalnie liczy się sukces. Drugi Korpus Polski stanął na wysokości zadania, zdobył klasztor, zdobył uznanie wśród aliantów. Cała trasa, która wiedzie szlak bojowy II Korpusu, bitwa o Ankanę, bitwa o Bolonię, to są sukcesy naszego II Korpusu, którymi no nie tyle się chwalimy, szczycimy,
ale które trzeba honorować. To jest ten wyjazd tam, to jest właśnie taki rodzaj uhonorowania, czy to jest też trochę tak, o czym pan mówi, że warto pojechać, doświadczyć, uświadomić sobie, jak ta rzeczywistość tam wyglądała i jakie zadanie stało przed tymi, którzy je wykonali? Jest to niejako, trzeba sobie wyrobić pewne skojarzenie. Jeżeli będę w tym miejscu, jestem z tym emocjonalnie związany, bardziej to do mnie przemawia. I tak w jednym ze spotkań naszych klubu padło pytanie, może gdzieś pojedziemy. No to pojedźmy gdzieś, gdzie jest ciepło. No to może do Włoszech. No przecież faktycznie na Monte Cassino możemy wziąć udział w uroczystościach. Jak zaczęliśmy badać historię drugiego korpusu, przypominać sobie ją, to naprawdę zaskoczyliśmy się sami, o ilu rzeczach zapomnieliśmy, o ilu rzeczach nie wiedzieliśmy. Jest bardzo, ten rejon akurat jest bardzo związany z naszą polską historią. A zabieracie ze sobą też młodych, żeby to miało też taki wymiar trochę dydaktyczny? Nie zabieramy. Ale pan major jest bardzo młody. Jeszcze młodszych. Nie, bo paradoks polega na tym, że dzisiaj rozmawiamy normalnie o Monte Cassino, a przez pierwsze lata po 45 roku rola Polaków, rola generała Andersa przez ówczesne władze polskie była pomniejszana, jak gdyby wymazywana z historii. Zgadza się. Właśnie to ten aspekt nas zaskoczył najbardziej, bo jak patrzymy na mapę, jaki jest szlak bojowy drugiego korpusu, gdzie ze wschodu przez Afrykę wraca do Europy, okazuje się, że w 1945-1947 roku żołnierze, którzy wrócili, niestety rozpoczęli drugi szlak, drugą rundę znowu na wschód trafili. To nie jest zapominane. To ludzie pamiętają. Nie jest może tak wyeksponowane ostatnio, ale chcemy to właśnie przekazać. Młodzi adepci sztuki wojskowej, nasi podchorążowie nie będą czynnie brać udział w tym rajdzie. Tu sprawy organizacyjne są związane. Natomiast właśnie drugim etapem tego rajdu, tym drugim ważnym celem jest, aby uświadomić to, aby postawy patriotyczne naszych podchorążych były w ten sposób kształtowane poprzez przykład, no nie tylko osobisty, ale taki konkretny wyniosły. Także po przyjeździe planujemy zrobić spotkanie. Będziecie nie tylko panowie tam coś nagrywać na pewno, tak, robić zdjęcia. Udokumentujemy naszą podróż. I podsumowując, czego życzyć żołnierzom z Wrocławia jadącym do Monte Cassino? Czy motocyklistom czegoś się na trasę? Oprócz szerokości to przede wszystkim pogody. Pogody, tu nie mamy żadnego daszku. Super się pan wstrzelił, ponieważ za chwilę będziemy mieli prognozę pogody dotyczącą Wrocławia, ale następnym razem się przygotujemy i opracujemy też na prognozę pogody na całą Europę. Myślę, że panowie mają. Major Robert Pich, bardzo dziękujemy za wizytę w studio. A teraz prognoza pogody dla Wrocławia i okolic na niedzielę 14 maja. Witam się z Państwem gorąco, słoneczny, piękny poranek. Magdalena Lenart. Dzisiaj w pierwszej części dnia sporo słońca. Przelotnych opadów deszczu możemy się spodziewać w południowej i południowo-wschodniej Polsce. Natomiast na północnym zachodzie możliwe są także burze. Minimalna temperatura na południu kraju, Kraków 16 stopni. Najcieplej w południowo-zachodniej i północno-zachodniej Polsce oraz na północy. Wrocław, Szczecin oraz Gdańsk po 21 stopni Celsjusza. W godzinach popołudniowych w całym pasie zachodnim zacznie uaktywniać się strefa frontowa, która przyniesie opady przelotne deszczu i burze, a miejscami może także sypnąć gradem. Burze mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem oraz silnym i porywistym wiatrem w porywach do 50 km na godzinę, a temperatury od 19 stopni w Krakowie i Rzeszowie do 23 w pięknym Wrocławiu i pięknym Gdańsku. A teraz spójrzmy, co w pogodzie na Dolnym Śląsku. Do południa na obszarze naszego województwa będzie jeszcze pogodnie, słonecznie i bez opadów. A temperatury od 19 stopni w Kłodzku i Świdnicy do 25 w Legnicy. Wrocław z temperaturą 21 stopni Celsjusza. Niestety już od godzin południowych zacznie się uaktywniać strefa frontowa, która przyniesie burze i opady przelotne deszczu, a miejscami nawet może spaść grad. A termometry wskażą od 18 stopni w Świdnicy do 23 we Wrocławiu.
Ciśnienie w okolicach Wrocławia będzie powoli rosło. W południe wyniesie około 1007 hektopaskali. Wiatr południowo-wschodni, słaby 5 do 15 km na godzinę, podczas popołudniowych burz porywisty do 50 km. A biometr niestety niekorzystny. Za sprawą aktywnej strefy frontowej i związanej z nią opadów przelotnych deszczu, gradu, burz i porywistego wiatru odczuwać będziemy dużą zmienność nastroju. Od rozdrażnienia po niepokój. Tak więc warto zaopatrzyć się w coś słodkiego, co do mocnego espresso będzie idealnym dodatkiem i na pewno poprawi nam humor. Drodzy Państwo, nareszcie majowo i nareszcie ciepło. W takie dni nawet spacer w deszczu to bajka. Życzę Państwu dużo uśmiechu i do zobaczenia. Teraz w naszym studiu drugi gość, pani Magdalena Smaga z SPA w Górach Sowich w Bielawie i porozmawiamy o niekonwencjonalnym, nietypowym użyciu miodu, ponieważ wszystkim nam się wydaje, że miód przede wszystkim sieje, a u państwa w SPA co się robi z miodem? Wykonuje się różnego rodzaju zabiegi. Nasze SPA jest pierwsze i myślę, że do tej pory jedyne w Polsce, pokusiłabym się nawet tutaj o Europę, SPA specjalnie zaprojektowane z wykorzystaniem zabiegów na bazie miodu. Do tej pory wiedzieliśmy, że miód, tak jak Pan tutaj wspomniał, jest jedynie wspomaga gdzieś tam leczenie, tak, ból gardła czy zatoki. Natomiast już nasze babki stosowały miód do pielęgnacji, ponieważ dzięki stosowaniu miodu możemy uzyskać bardzo jędrną skórę, możemy odżywia nasze włosy, nasze ciało i właśnie z myślą o miodzie zostało zaprojektowane nasze SPA. Czyli to wygląda w ten sposób, że wchodzi się do specjalnego pomieszczenia i miód jest rozprowadzany na całym ciele? W naszym SPA posiadamy takie trzy strefy. Zacznę od strefy, która nazywa się apitarium i tam właśnie znajduje się łaźnia parowa Razul. Tej łaźni właśnie nie ma nikt. Jesteśmy prekursorami, jesteśmy pierwsi właśnie w Polsce, tak jak wspomniałam, najprawdopodobniej w Europie. Jest to łaźnia parowo-ziołowa, gdzie możemy też przeprowadzać inhalacje. W trakcie pobytu w tej łaźni okładamy się miodem, możemy stosować właśnie peelingi z miodu. Taki jest to właściwie forma rytuału. Jeden z tych rytuałów nazywa się królewski peeling, tak? Gdzie dwie osoby, ponieważ jest to przygotowane dla dwóch osób, siedzą na takich pięknych, kamiennych fotelach i właśnie... Jak królewski, to na tronach. Na tronach, dokładnie. I okładają się właśnie miodem, wziewając również zioła. Co jeszcze przygotujemy, jeżeli chodzi o zabiegi właśnie miodowe? Kolejnym takim jak gdyby strefą w naszym SPA jest AquaSense. Jest to kolejny gabinet, salon właściwie, w którym znajduje się ogromna wanna i w tej wannie przeprowadzamy kąpiele w mleku Kleopatry właśnie też z miodem. Osoby, które wychodzą po takiej kąpieli, są naprawdę zachwycone. Czyli ponieważ... co konkretnie mówią, że ubyło mi, nie wiem, 15 lat? Czują się tak, zdecydowanie młodsze, zregenerowane, odświeżone, ciało jest wspaniale nawilżone. Kolejnym takim miejscem, które trzeba odwiedzić, będąc w naszym Sense Spa, jest właśnie TouchSense, czyli gabinet masażu, również przygotowany z myślą dla dwojga. Tu chciałam podkreślić jeszcze jedną rzecz, że u nas w naszym spa jest wszystko jak gdyby z myślą o dwóch parach, osobach, tak? O parach, tak. Mogą to być małżeństwa, mogą to być zakochani, mogą to być ci, co celebrują rocznicę ślubu, może to być matka z córką, ale wszystko jest przygotowane z myślą.
myślą. Fajnie pani powiedziała, że małżeństwa, pary i później osoby, które... czyli osoby, niekoniecznie które... muszą być punkty wspólne. Nie, osoby, które wspominają rocznicę małżeństwa, niekoniecznie mogą być, muszą być małżeństwem. Tak. I tam wykonujemy już typowe zabiegi, masaże właśnie przy użyciu miodu i pyłku pszczelego. Jako, że jesteśmy w Górach Sowich, skąd powstała też, może jeszcze wrócę tak całkiem do korzeni, skąd powstała ta idea, żebyśmy mieli taki właśnie, takie dlaczego wyjątkowe miód? I niezwykłe spa, dokładnie, ponieważ jest to rejon, który słynie z bardzo dobrej produkcji, z bardzo wysokiej jakości miodu. Nieopodal naszego uroczego kompleksu znajduje się właśnie pasieka pod lasem. My z nią, zdrowy, ekologiczny, nie ma chemii, nie ma przemysłu, czyli miód podbielawy jest zdrowy. Wiem, dokładnie. Bo czasami kupuję. Rekomenduję, polecam, sama korzystam, sama stosuję to w domu. Podsumowując, ja mam jeszcze tylko takie pytanie. Czy jeżeli jest tyle miodu w Państwa spa, to czy na śniadanie można u Państwa zjeść kanapkę z miodem? Oczywiście, można zjeść kanapkę nie mają z miodem. Ludzie dość. Jak również można od nas wyjechać z zakupieniem słoiczka mniejszego bądź większego miodu, jak również mamy świece z wosku pszczelego, które właśnie też są rozpalane podczas tych rytuałów, które się dokonują w naszym spa. Czyli regionalny miód nie tylko wewnętrznie, ale też zewnętrznie. Magdalena Smaga, spa w Górach Sowich, gdzie stosuje się właśnie apiterapię. Bardzo pięknie i luksusowo to brzmiało i bardzo zachęcające. Dziękuję. A ja zapraszam serdecznie. A z miodu za chwilę przejdziemy do warzyw. Tak, będziemy w tak kuchni i tak. Porozmawiamy z naszą panią z warzywniaka o warzywach. Magda Mańkowska, Maja Żak i poranne gotowanie. Dzisiaj znowu szparagi, szparagi nieprzypadkowo, bo generalnie o warzywach rozmawiamy, bo gość warzywa nam po prostu sprzedaje. No my zamieniliśmy się w warzywniak tak naprawdę, ale nie byle jaki warzywniak, czy nie taki warzywniak, że jedziesz na targ Piast i zamieniasz hiszpańskie na polskie truskawki, tylko prawdziwe od gospodarstw naszych, nie żadne takie, nie bez pestycydów, bez wszystkiego. Ale słuchajcie, bo jestem taka podekscytowana, bo właśnie wymyśliłyśmy z Mają taki przepis, że każdy musi go zrobić. To jest makaron. Szefowi kuchni, przepraszam, że prezentacja nie jest zbyt piękna, ale liczy się podobno smak. No myśmy więc troszeczkę zepsuli. Zepsuliście, bo wszyscy jedliśmy przed wejściem. Tak, więc z jednej miski. Estetykę zepsuliśmy, ale nie smak. Ale smak, no jak was smakowało? Rewelacja. Bardzo tak. Bez śmietanki, jak to zrobić? Bez śmietanki, tylko wykorzystałyśmy jajko, tak jak w carbonarze. Poszukajcie sobie przepis na carbonarę włoską i tam się zagęszcza to właśnie jajkiem na sam koniec. Ale mamy al dente szparagi, które robimy tak, że przez dwie minutki dosłownie są. Czyli dwie minuty jedno. Tak, dwie, trzy minutki. Dwie, wiesz, jakby, ja wolę, żeby były jeszcze bardziej al dente, bo jak dajesz się do makaronu, to one jeszcze dojdą, tak? Przypomnijmy, jak wygląda takie przygotowanie, bo być może jednak wczoraj nie wszyscy oglądali. Dobra. Czyli szparagi jest kroimy, obieramy. Zielone są pyszne, więc nie trzeba się bardzo przejmować. Tak. Wrzucamy z czterema łyżkami wody i z masełkiem. Na rozgrzaną patelnię. Na taką gorącą, że prawie się pali. Najpierw szparagi wrzucamy, a dopiero potem wlewamy wodę. Razem. Wodę wrzucamy do tego. Inny patent. Tak, wczoraj było inaczej, ale to jednak tak. No dobrze. Może i tak, i tak. Po prostu wczoraj jakby... Najważniejsze, żeby było dobrze. Tak. Dobre. I wrzucamy to tutaj, dwie minutki i później do tego, co my mamy, czy sobie poparzyłaś ręce? Pokrzywą. Więc ściągamy to, to jest pokrzywa, wrzucamy to, Michał Dowódzki z Ogrody Ziołowa, .pl, dobrze, nauczył mnie robić chipsy. Żeby się nie poparzyć. Ale to jest podobno zdrowe, jak się poparzymy, tak? A nie, dopiero później. Teraz będziemy to ściągać. Jak się poparzyłaś rano, to troszeczkę narzekałaś. Bardzo narzekałam. Zdrowe i nieprzyjemne. Tak, ja rzeczywiście bardzo narzekałam, więc to ściągamy. I potem dałyśmy cząstku niedźwiedziego, makaron al dente, wszystko wymieszane i wyszło pyszne po prostu. O trochę cytryny, sól, pieprz, nic więcej nie trzeba. Ale teraz tak. Ale ten czosnek niedźwiedzi, tą pokrzywę, to do tego wrzucamy tutaj. Tak, teraz jeszcze ja to ściągnę. Na ciepło tak, tak wszystko, zaraz wam tak? pokażę ten patent. Aha. Niby taka mikrofon, dumna, ale nie chce się pani Maju, a pani w domu co najczęściej z warzyw robi, rzodkiewka. Wykorzystuje? Tak, rzodkiewka, liście rzodkiewki przede wszystkim. Chcę wam pokazać, że Maja powiedziała, że wcale się nie boi. Muszę ale pani rzodkiewki. Maja jeszcze nic nie powiedziała. Ale właśnie daje jej głos. Tak, tak zrobiłyśmy dzisiaj... No i trzymaj sobie, co? Dobrze. Zrobiłyśmy dzisiaj pesto z liści rzodkiewki i pesto robi się w ten sposób, że myjemy liście rzodkiewki, wrzucamy do blendera,
prażony słonecznik. Nie wyrzucamy, nie trzeba wyrzucać. Mhm. Wszystko można wykorzystać i takie pesto można później wykorzystać czy do makaronów. Czy coś jeszcze? Liście rzodkiewki, prażony słonecznik, oliwa z oliwek, sól, pieprz, płatki drożdżowe nieaktywne. Czy te liście z rzodkiewki mają jakieś szczególne wartości? Jeżeli się wcześniej wyrzuca. Na pewno. Tak. Na pewno mają dużo witamin. Mają marnować tego, tak? Więc generalnie wymyśliłam sobie też takie nie lubię marnować jedzenia i płatki. Po prostu stwierdziłam, że na pewno coś można zrobić z liści rzodkiewki i poszukałam. I można zrobić pesto. Płatki drożdżowe nieaktywne, to co to jest? Po prostu drożdże nieaktywne, bezpieczne dla naszego organizmu. One są zamiast parmezanu na przykład, które się dają konsystencję i smak. Jeżeli ktoś po prostu nie używa produktów odzwierzęcych, to jak najbardziej... To taki patent. Pani rozmawia z klientami u siebie w sklepie, który się nazywa Pani z Warzywniaka, w sklepiku. Tak. Czy pani doradza na przykład, co można zrobić z warzywami, swoje autorskie pomysły czasami klientom? Tak, dokładnie. Bardzo dużo osób przychodzi właśnie do naszego sklepu i pyta, co można zrobić z tego, jak można wykorzystać to. Czyli pani już nawiązała taką nić przyjaźni z klientami, że oni przychodzą i też się radzą. Tak, to jest jak gdyby sklep z duszą. Z duszą. Ale słuchajcie, ale co jest ważne, bo ja myślałam, że te szparagi większe to są takie mutanty nie do końca fajne. A się okazuje, że to jest odmiana. Nie, rzodkiewka. Rzodkiewki. Rzodkiewka, tak, karmenka. I to wcale nie oznacza, że one są jakieś, nie wiem, napompowane jakąś chemią, tylko po prostu jest taka odmiana rzodkiewki. I teraz właśnie jest sezon na rzodkiewkę, więc my robimy serek, do którego wszystko szybciutko wrzucamy. Śmietankę, szczypiorek i brzydne pyszne. To gdzieś za kwadrans zobaczymy i spróbujemy, bo teraz pierwsza godzina poranka w telewizji jako 24. Piękny, na pewno wrócimy. Powoli dobiega końca. Zostańcie Państwo z nami, za chwilę wrócimy do naszego. Witamy Państwa ponownie, 14 dzień maja, niedziela, piękny, wiosenny poranek. Całkiem rano ptaki śpiewały jak szalone, a więc nic, tylko spacerować i cieszyć się tym fantastycznym dniem. Dokładnie, pięknie, naprawdę już tak od 5, nawet 4 rano ptaki śpiewają. Jest słonecznie, miejmy nadzieję, że cała niedziela we Wrocławiu taka będzie. W tę słoneczną niedzielę imieniny obchodzą panowie Maciej i Bonifacy. Wszystkim Państwu składamy życzenia pomyślności, miłego dnia i miłego całego roku. Oczywiście tym osobom, które się też urodziły. I dużo zdrowia. Zdrowie na pewno się przydaje przy takich imprezach, jak ta, której się dzisiaj przyglądamy. Jeśli Państwo macie trochę wolnego czasu, a jest niedziela, zapewne macie i nie wiecie, co z nią zrobić, to oczywiście zachęcamy do odwiedzenia Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych na Partynicach, gdzie od wczoraj rozgrywane są ekstremalne zawody Ramagedon. Zachęcamy nie do startu, ale do, po prostu do przyjścia i poglądania, bo przeszkody w tych zawodach są ekstremalnie trudne. To są zawody bardzo widowiskowe i w słońcu siedząc sobie można spokojnie poprzyglądać się, jak inni się męczą. Za chwilę zobaczymy, bo będziemy się łączyli z naszą reporterką Klaudią Nawrocką. Kolejna impreza na mniejszą skalę, ale też wymagająca tego, żeby wyjść z domu i trochę się poruszać. Spacer po Biskupinie. Biskupin, dawne osiedle bajkowych ulic. To kolejna propozycja hali stulecia. Spotykamy się o 12 przy Centrum Poznawczym. Tam jest miejsce startu i potem właśnie taki spacer po Biskupinie. Dzielnica powstała w latach 20. i 30. jako osiedle domów spółdzielczych. Dziś ulicą Biskupina patronują polscy artyści, postaci historyczne, ale przed wojną osiedle miało taki wymiar bajkowy i to postaci z bajek właśnie tam rządziły. Były nimfy, był król żaby, byli bracia Grima, więc ci, którzy bajki pisali. Było tak właśnie bardziej bajkowo i do tych czasów przewodnicy będą dzisiaj wracać. Zachęcam Państwa do tego, żeby wybrać się na taki spacer. 12 początek przy hali stulecia. Natomiast Centrum Sztuki WRO przy ulicy Widok 1 we Wrocławiu zaprasza na spotkanie z legendarną, animowaną postacią Lalinea Liniuszkiem, zwanym też Balum Balum, czyli to jak Państwo kojarzycie, to jest taka postać anonimowanego człowieczka, ludzika, który porusza się po linii prostej. Legendarne Balum Balum, twórcą tej postaci jest Włoch Oswaldo Cavandoli.
I każdy, kto pamięta Balum Balum, może przyjść dzisiaj o 12.30 do Centrum Sztuki w RO. Będą tam warsztaty, będzie można porozmawiać na temat tej legendarnej, animowanej postaci. I jeszcze taka propozycja domowa w związku z dzisiejszymi jubilatami. Urodził się George Lucas i Frank Sinatra, więc można po prostu obejrzeć Gwiezdne Wojny albo posłuchać sobie piosenek Franka Sinatry. A my za chwilę połączymy się z Klaudią Nawrocką i popatrzymy, jak męczą się uczestnicy Ramagedonu. Klaudia Nawrocka, partynice, Ramagedon, ekstremalnie znowu. Witaj ponownie. Witam Was bardzo serdecznie. Teraz mamy dla Państwa przeszkodę Indiana Jones XXL. To przeszkoda, której Ramagedończycy boją się najbardziej. Ale też to właśnie ta przeszkoda przysparza im najwięcej emocji. Tak jak Państwo widzą, naprawdę jest się czego bać. Piotrze, jest się czego bać? Wydaje mi się, że nie, ponieważ oczywiście dbamy o bezpieczeństwo uczestników, natomiast wiadomo, jest strach, jest trochę wysokości, jest woda, jest zimna woda, więc obaw jest sporo, ale naprawdę nie ma czego się bać, warto po prostu zamknąć oczy nawet czasami i zrobić ten pierwszy krok. Zapytajmy uczestników, jak oni się czują, jak emocje na tej przeszkodzie? Strasznie zimno, ale bardzo fajnie, polecam. Polecamy każdemu Ramagedon. Tak jest. Tak. Powodzenia na kolejnych przeszkodach. Powiedzmy naszym widzom, na czym dokładnie polega Indiana Jones XXL? Jak wspominałem, ta przeszkoda nawiązuje do filmu Indiana Jones, odmiana XXL, czyli jedna z największych, nasza największa przeszkoda. Zawodnicy wchodzą na podwyższenie, ustawiają się na paletach, łapią minę, którą podaje im wolontariusz i niczym w filmie Indiana Jones muszą się puścić i skoczyć do wody. Wskoczyć albo nie wskoczyć. Czy tutaj nie ma wyboru? Nie ma wyboru, wszyscy lądują w wodzie. Wszyscy lądują w wodzie, tak jak Państwo słyszeli i tak jak Państwo mogą zobaczyć. W tym roku nowa kategoria na Ramagedonie 40+. Dla osób w kwiecie wieku, tak to pięknie nazwaliście. Tak, to jest klasa tak zwana przez nas Masters. Ponieważ było tak dużo uczestników w tym wieku, górnej granicy nie mamy tak naprawdę, to stwierdziliśmy, że zrobimy aż oddzielną kategorię, żeby zachęcić jeszcze bardziej osoby po 40. Właśnie, powiedziałeś o dużej ilości zawodników. Ile osób dziś wystartuje tutaj we Wrocławiu na Ramagedonie? Dzisiaj w Intrze oraz w Klasiku przewidujemy około 1600 uczestników. Naprawdę ogromna liczba i mam wrażenie, że z roku na rok te przeszkody są coraz trudniejsze. Są dostosowane właśnie do tak dużej liczby osób startujących. Tak. Cały czas zwiększamy liczbę przejść na przeszkodach, żeby się nie korkowały, żeby był jak najszybszy przepływ, żeby można było spokojnie sobie biec od przeszkody do przeszkody. Ja proponuję jeszcze zapytać jedną uczestniczkę. Jak się czujesz? Jak Ewa! Tak jak Państwo widzieli, emocje są. Kolejni zawodnicy zbliżają się już do nas i zapytamy ich, jak oni przeżyli tę właśnie przeszkodę. Indiana Jones XXL. Błota jest naprawdę sporo. Jak Państwo się czują? Jak emocje? Super! Komu polecamy Ramagedon? Wszystkim! Nie boicie się tego! Boicie się kolejnych przeszkód? Raz się żyje! Trzymamy mocno kciuki. To połapiemy kolejnych zawodników i sprawdzimy, jak oni się czują. Jak się czujesz po tej największej przeszkodzie? Rozumiemy, wszystko rozumiemy. Emocji jest naprawdę mnóstwo. Mnóstwo osób startuje tutaj w Ramagedonie, żeby te emocje przeżyć. Jak myślisz, z czego to wynika? Dlaczego ludzie potrzebują adrenaliny? Wydaje mi się, że w obecnych czasach trochę żyjemy w takiej strefie komfortu i brakuje takich właśnie wydarzeń, które wywołują skoki adrenaliny u nas w życiu. Ludzie potrzebują tego od, można powiedzieć, wieków to było, teraz można powiedzieć, to zanika i szukają wyzwań gdziekolwiek i tak naprawdę dajemy im to. Właśnie, bo tutaj to nie jest komfortowy bieg, tutaj jest pełno błota, potu, ale są też emocje i tego właśnie, tak jak wspomniałeś, mam wrażenie, cały czas potrzebujemy. Tak, jak najbardziej. Ja sam, gdy biegam w tych biegach, tak można powiedzieć, przez pół trasy sam sobie zadaję pytanie, co ja tutaj robię, czemu tak się męczę? Jeszcze do tego na własne życzenie.
ale w momencie, kiedy się człowiek przekracza linię mety, jest innym człowiekiem. Pokonał swoje słabości, staje się silniejszy i tylko myśli, kiedy znowu wystartuje. No właśnie, jeśli ktoś teraz chciałby wystartować, pomyśli sobie, siedzi przed telewizorem i pomyśli, tak, za rok chcę wystartować. Jak musi się przygotować do tego biegu? Tak jak wspominałem, mamy tyle formuł, że nie trzeba się szczególnie, ale wiadomo, trochę pobiegać, nawet trochę pochodzić, można poćwiczyć. W niektórych przypadkach wchodzenie po linie, chociaż to jest dopiero na tych wyższych formułach, ewentualnie jakiś woreczek ponosić, wiadomo, bo mamy też pętlę z obciążeniem, ale nie trzeba szczególnego tak naprawdę przygotowania. Dziękuję Ci bardzo, Piotr. Do rozmowy z Piotrem będziemy jeszcze wracać i będziemy także wracać do rozmowy z uczestnikami Runmagedonu we Wrocławiu. Dziękujemy bardzo, Klaudio. Naszą reporterką na Partynicach jest Klaudia Nawrocka. Wspomnijmy mimochodem, że wczoraj Piotrek Arek Skarbowski po prostu wziął i skoczył. Czekamy, co zrobi Klaudia. Na razie nie zachęcamy, żeby nie było, że Klaudia to potem... Klaudia się tak dopytuje uczestników, jak się czują i chyba może w trzeciej części będzie miała ochotę sama spróbować. Mnie najbardziej utkwiła w pamięci fragment rozmowy z panem Piotrem, współorganizatorem, który powiedział, że żyjemy w strefie komfortu. Widać, pan Piotr zajęty organizowaniem Runmagedonu nie interesuje się ostatnio polską polityką, bo tu chyba nie mówił, że w Polsce żyjemy w świecie. Ale może to rodzaj odreagowania właśnie, żeby oderwać się od tego, co stresuje i pójść w ekstremalny takie realne świat polityki, uciekł w ekstremalne wezwania. To był Runmagedon, a teraz... Marian Maciejewski o tym, gdzie można by się wybrać, korzystając z tego, o czym piszą gazety, czyli turystycznie będzie. Ale niekoniecznie ekstremalnie. Kłaniam się. Oczywiście u nas też może być ekstremalnie, bo na przykład do Świdnicy, o której za chwilę będę mówił, można biec, a można też biec na czworakach, jak ktoś chce. Ale nawiążę do poprzedniego wystąpienia mojego. Zacząłem od piątkowego artykułu w Gazecie Wrocławskiej. Zabytkowy król i taka sama dama o prywatnych muzeach na Dolnym Śląsku. Takich muzeów jest, jak tutaj podaje autor, 10, ale dodajmy, że no właśnie jest... Było w roku 2015, ponieważ to są dane z Urzędu Głównego Urzędu Statystycznego Kultura w 2015 roku. Od tego czasu przybyło i muzeów państwowych, i muzeów prywatnych. Między innymi tutaj nie wspomniałem, bo przecież blisko nas, blisko Wrocławia, pod Żurawiną, w Galowicach jest Muzeum Powozów. Ja go jeszcze nie widziałem i żałuję, wybiorę się na pewno. Widziałem kiedyś Muzeum Karocy w Lizbonie. Przepiękne, bogate karoce z przepych. No, wiele przepychu, złoceń. No, u nas tego pewnie nie będzie, ale mimo wszystko kawałek historii warto zobaczyć. Historii na kołach, dodajmy. Świdnica. I Poznaj swój kraj poświęca właśnie Świdnicy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, bo jak coś jest bliskiego, to często odpuszczamy sobie, jeździmy gdzieś dalej. A Świdnica jest wyjątkowym miejscem, jeśli chodzi o nasycenie barokiem, elementami baroku. Tydzień temu mówiłem o Kościele Pokoju. Dzisiaj do tego nie będę wracał, ale troszkę ciekawostek. Świdnica była niegdyś najważniejszym w regionie zamożnym i sławnym ośrodkiem kupieckim. To tutaj spotykali się kupcy, żeby zaopatrywać się w adamaszek, atłas, biżuterię czy sól. W Świdnicy rodzinny dom miał architekt, twórca bramy brandenburskiej Karl Gotthard Langhans. I tu warto dodać, że nie tylko bramy brandenburskiej, ale także pałacu Hatzfeldów przy ulicy Witastwosza we Wrocławiu. Kto jeszcze ma jakieś związki ze Świdnicą? Anna Świdnicka, cesarzowa rzymska z dynastii Piastów. I jeszcze jedna postać, ale postać aż mało wiarygodna wręcz. Poliglota Emil Krebs. Czy Państwo sobie wyobrażają, iloma językami może taki poliglota władać? Tutaj jest podane, że mówiący biegle. No właśnie, 5, 10, 15... Biegle 68 językami, aż niewiarygodne. Świdnica, ostatnio wpisany na listę pomników historii, oprócz Kościoła Pokoju, o którym wspominałem, to katedra świdnicka z najwyższą na Śląsku wieżą, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że też ratusz miał wieżę. On ma, proszę zobaczyć tutaj, kiedyś ratuszowa
wieża była smukła, przypominająca właśnie tę katedralną, ale w styczniu 1967 roku runęła podczas prac renowacyjnych, jakieś tam błędy popełniono i dopiero prawie po 50 latach, w roku 2012, otwarto nową, ale ona to już nie jest taka ani taka smutna, ani taka wytworna. To jest taki, nawet jak patrząc na spód, to taki grubasek trochę. Także nie przypomina tamtej. Jeśli chodzi o wydarzenia, to Świdnica ma również pewne wydarzenia sportowe. Na przykład w roku 1966 właśnie w Świdnicy zorganizowano indywidualne mistrzostwa Polski seniorów w boksie. Kogo zaproszono, jak to się odbyło, parę ciekawostek powiem Państwu jeszcze w następnej części. Dziękuję. Magda Mańkowska, kocham jeść, Maja Żak, pani z warzywniaka, witamy ponownie. Dzisiaj warzywa różne, ale znowu widzimy, że szparagi królują. Wyszło nam królują. Tak dobrze, ten makaron, że robimy jeszcze raz, bo chcemy opatentować ten przepis, więc zobaczcie, proszę Państwa. Krok po kroku, jak to się robi. Mamy najpierw podprażoną, tutaj jest pokrzywa. Bo tutaj chyba nie było jeszcze pokrzywy, tak? W tej pierwszej była pokrzywa. Czyli najpierw prażenie pokrzywy. Tak, później dodajemy wcześniej ugotowane al dente, 2-3 minutki szparagi. I teraz od razu prosto z garka makaron, który jest jeszcze trochę al dente, dorzucamy do tego. Tam się sól i pieprz. Gdzieś po drodze jeszcze czosnek też czosnek tutaj trafił. Był, tak, masz rację, Aniu, był czosnek. I teraz... Bardzo ładnie naprawdę pachnie. Tak to wygląda. Trochę soku z cytryny. Gdzie jest jajko? Tu jest jajko. I teraz zmniejszamy sobie to na maksa, żeby było trochę mniej. Ściągamy. I zamiast śmietanki, to jest ten patent, że dajemy jajko. I tak. Zobaczcie. I to mieszamy. A to teraz jest pomysł, który przyszedł panią wam do głowy teraz? Nie, to jest stary przepis carbonary, tak było się robią, wiesz? Mm-hmm. Jakby w prawdziwej carbonarze nie ma śmietanki, tylko właśnie jest jajko i ono się tak zagęszcza i to powoduje, że będzie taki efekt. Ten czarny kolor tu jest od soli czarnej, ponieważ my wykorzystujemy czarną sól, bo jest zdrowsza i więc moździerzą dajemy. Więc to się dzieje, polecamy, bo jest pyszne i bardzo i wiosenne. Proste. I proste, i smaczne. Patrzcie, co tu mamy. Warzywa wszystkie mamy od pani z warzywniaka, czyli pani tak. Mai... Szparagi prosto z pola mamy, które też u ciebie można kupić. Też można u mnie kupić. Gdzie? Tak. Koszalińska 6 we Wrocławiu. Podobają mi się te nazwy. Szparagi prosto z pola, pani z warzywniaka. Wszystko wiadomo, pięknie opisane. W nazwie masz informacje. Są po prostu pyszne i zupełnie inaczej smakują. I teraz robimy też co z tymi truskawkami, tak. Patrzcie, prawdziwą miętę. Gdzie jest ta mięta twoja? Taka. Prosto z pola. Czy te swoje przepisy zamieszcza pani na blogu, tak? Czyli... To znaczy na portalu tak społecznościowym. Znaczy na Facebooku zamieszcza tak, pani, na Facebooku. Ale co pani tam pisze? Aktualności, to co się dzieje u nas w sklepie, co się pojawia nowego, przepisy, jakieś wydarzenia, bo też udzielamy się społecznie w obrębie Kuźnik i wspieramy też sportowców. Czyli jesteś taką lokalną, lokalnym sklepikiem z duszą, dosłownie. Tak. A teraz zrobimy taki koktajl. Rabarbar, truskawki, mięta. Trochę miodu od Eli Amalinowskiej z Ciepłowodów. Tyle czy za dużo? Wystarczy, truskawki są jeszcze słodkie. Kwaśne, bo też powiedziałaś Aniu wejściem, to, bo próbowaliśmy tych truskawek, że to są prawdziwe truskawki, bo one rzeczywiście nie są, jak mówiłaś w pierwszym wejściu, takie mocno... Bo one jeszcze nie powinny być, ponieważ w Polsce nie ma na tyle dużo słońca i nie jest na tyle ciepło, żeby te truskawki były takie bardzo słodkie, dokładnie. Tak? Te są jeszcze spod folii. One nie mają żadnych oprysków. Można naturalnie zrobić oprysk przy pomocy soku z pokrzywy. Dobrze, ale jak przeciętny człowiek, przeciętny klient ma rozróżnić i skąd ma wiedzieć, które truskawki są pryskane i chemicznie... To trzeba zaufać sprzedawcy, niestety. Ale pani ma takich dostawców, że jest pani pewna, tak, że jestem oni pewna, truskawki, które... Chemicznie nie wzmacniają. Nie wzmacniają. Truskawki, które posiadamy u siebie w sklepie, można... Znaczy wygrywają konkursy, bo jest ogólnopolski konkurs truskawki. Także one wygrywają.
Jeśli mówimy o sezonowych warzywach, to w sezonie też jest młody kalafior, tak, który ty dostałaś do siebie, które tutaj co zrobiliśmy? Upiekliśmy. Bo kalafior można jeść surowo też. Można jeść na surowo. Upiekliśmy kalafiorek. Do tego mamy pastę tahini połączoną z miodem, sokiem z cytryny i oliwą z oliwek. I to będzie taki. I to jest po prostu też pyszne, bo to daje taki nam troszeczkę smak, taki orientalny smak troszeczkę. Więc i to jest po prostu podpieczony kalafior. Tak, on jest specjalnie trochę taki przypalony, o to chodzi. Nie wiem, czy widzieliście, jakby pamiętacie, że u nas w programie kilku kucharzy celowo też troszeczkę ten kalafior właśnie. A to nie ma nic złego w tym, że jest. Ja na przykład lubię rzeczy lekko takie przypieczone. Chrupiące. Czyli nie trzeba do tych warzyw dużej obróbki długiej i to daje to tyle radości. Nareszcie wiosna. Ile minut to jest w piekarniku? Taki 10 mniej więcej, 10 minut, 180 stopni. Dobrze. No to wkrótce wrócimy, bo już zbliżamy się powoli do finału, kiedy to wszystko będzie do próbowania. Więc wrócimy, żeby próbować. A teraz zobaczmy, jaka będzie pogoda dziś we Wrocławiu i zobaczmy, czy w najbliższych dniach będzie na tyle słońca, że te truskawki... Będą już soczyste i słodkie. I słodkie polskie nasze. Zobaczmy, jaka prognoza pogody dla Wrocławia. Witam się z Państwem gorąco w słoneczny, piękny poranek. Magdalena Lenart. Dzisiaj w pierwszej części dnia sporo słońca. Przelotnych opadów deszczu możemy się spodziewać w południowej i południowo-wschodniej Polsce. Natomiast na północnym zachodzie możliwe są także burze. Minimalna temperatura na południu kraju, Kraków 16 stopni. Najcieplej w południowo-zachodniej i północno-zachodniej Polsce oraz na północy. Wrocław, Szczecin oraz Gdańsk po 21 stopni Celsjusza. W godzinach popołudniowych w całym pasie zachodnim zacznie uaktywniać się strefa frontowa, która przyniesie opady przelotne deszczu i burze, a miejscami może także sypnąć gradem. Burze mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem oraz silnym i porywistym wiatrem w porywach do 50 km na godzinę, a temperatury od 19 stopni w Krakowie i Rzeszowie do 23 w pięknym Wrocławiu i pięknym Gdańsku. A teraz spójrzmy, co w pogodzie na Dolnym Śląsku. Do południa na obszarze naszego województwa będzie jeszcze pogodnie, słonecznie i bez opadów. A temperatury od 19 stopni w Kłodzku i Świdnicy do 25 w Legnicy. Wrocław z temperaturą 21 stopni Celsjusza. Niestety już od godzin południowych zacznie się uaktywniać strefa frontowa, która przyniesie burze i opady przelotne deszczu, a miejscami nawet może spaść grad. A termometry wskażą od 18 stopni w Świdnicy do 23 we Wrocławiu. Ciśnienie w okolicach Wrocławia będzie powoli rosło. W południe wyniesie około 1007 hektopaskali. Wiatr południowo-wschodni, słaby 5 do 15 km na godzinę, podczas popołudniowych burz porywisty do 50 km. A biometr niestety niekorzystny. Za sprawą aktywnej strefy frontowej i związanej z nią opadów przelotnych deszczu, gradu, burz i porywistego wiatru odczuwać będziemy dużą zmienność nastroju. Od rozdrażnienia po niepokój. Tak więc warto zaopatrzyć się w coś słodkiego, co do mocnego espresso będzie idealnym dodatkiem i na pewno poprawi nam humor. Drodzy Państwo, nareszcie majowo i nareszcie ciepło. W takie dni nawet spacer w deszczu to bajka. Życzę Państwu dużo uśmiechu i do zobaczenia. A teraz porozmawiamy o nadziejach rodziców, o inwestycjach. Z nami pan Jacek Opałka, trener, koordynator Akademii Młodych Orłów we Wrocławiu. Panie Jacku, czy to jest tak, że do Akademii Młodych Orłów piłkarskiej przychodzi mama z tatą czy tata i mówi, tu jest mój Janek. Chciałbym, ma być Robertem Lewandowskim. Albo Leo Messi. Czy takie przypadki się zdarzają? Dzień dobry, witam serdecznie. Na początku powiem, że miłe jest to, że coraz częściej Robertem Lewandowskim, a niekoniecznie Messim. To jakby znak czasu i aktualnej sytuacji. Wreszcie możemy się pochwalić piłkarzem, który ma dwie nogi i potrafi tracić piłkę. Dokładnie. Tak, projekt Akademii Młodych Orłów jest to projekt stworzony przez Polski Związek Piłki Nożnej, Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, w naszym przypadku Dolnośląski Związek Piłki Nożnej i miasto w przypadku naszym, miasto Wrocław. To jest taka trójstronna inicjatywa polegająca na zapewnieniu infrastruktury, kadry trenerskiej i możliwości uprawiania piłki nożnej.
Na wstępie powiem, że jest to projekt bezpłatny, w pewnym sensie bezpłatny, ponieważ no, inwestycje są niemałe i pokrywają je sponsorzy, czyli firmy de facto, z którymi umowę ma Polski Związek Piłki Nożnej. Aktualnie jest 25 takich akademii w kraju. Zajmujemy się szkoleniem dzieci od 5 do 10 roku życia. Są to trzy kategorie wiekowe. Kategoria Skrzat, Żak i Orlik. Jest jakaś selekcja, czyli trzeba przejść jakieś próby, tak, żeby się dostać? Tak, właśnie rokrocznie w czerwcu w tym samym terminach w całym kraju odbywają się nabory, taka selekcja, którą nazywamy Dniami Talentu. W tym roku na 3 i 4, czyli sobota i niedziela, i 10 i 11 czerwca taki nabór będzie miał miejsce na Orliku przy ulicy Terenowej, tam gdzie się odbywają też... A Terenowa to jest Brochów? Tak, tak, to jest boczna tutaj Barskiej. I za chwilę ruszy od poniedziałku w zasadzie akcja taka outdoorowa. Informacyjna, zapraszająca. Tak, dokładnie, dokładnie. Również informacje oczywiście będą na portalu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, na portalu PZPN Łączy Nas Piłka. Już w zasadzie się pojawiają. Panie Jacku, bo ważna kwestia jest taka, jak rozmawiamy we Wrocławiu o problemach piłki nożnej, no to mamy piękny stadion, prawda, nowoczesny, duży, mamy fajny obiekt na Oporowskiej, ale wielu trenerów z klubów narzeka, że brakuje nam infrastruktury takiej dla dzieci, dla młodzieży. Gdzie trenuje młodzież i dzieci z Akademii Młodych Orłów? W okresie od 1 kwietnia, przepraszam, do końca października, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych, bo funkcjonujemy tak jak szkoły, czyli w miesiącu lipcu i sierpniu nie ma zajęć. Trenujemy właśnie na Orliku przy ulicy Terenowej. Tam jest pięknie obrędowany całym projektem z logami i tak dalej. Natomiast w okresie zimowym zajęcia prowadzimy w halach, które są udostępniane przez szkoły. W halach, które udostępniane są właśnie przez szkoły. A ilu szkoły jesteście w stanie przyjąć tych młodych adeptów, że jest grupa i trenuje w niej? Już mówię, grupy są 16-osobowe, maksymalnie 16 dzieci, bo zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Cały czas czekamy na pierwsze. I to są dwie grupy w Skrzatach, dwie grupy w Żakach i dwie grupy w Orlikach. Taki jest zamysł projektu, taka jest koncepcja. I do tego... Czyli mało osób, ale żeby można było dopilnować, żeby rzeczywiście ten trening był jak najbardziej efektywny. Zastanawiam się jeszcze, zostańmy na chwilę przy tym naborze. Czym powinien wykazać się taki pięciolatek, żeby mieć szansę? Czyli co dobrze rokuje? To znaczy oczywiście są zestandaryzowane testy, które prowadzimy w całym kraju. Natomiast i na podstawie tego musimy wybrać te 16 czy razy dwa. Natomiast, i to są proste próby, to są próby związane z przyjęciem biegiem piłki z żonglerką, jeszcze za trudne dla pięciolatka. Z szczatów właśnie, z żonglerki ta próba została. Znaczy, my pytamy trochę w imieniu rodziców, bo jeżeli nas oglądają rodzice i tak się zastanawia, siedzi tato i tak sobie myśli, może by coś tego było, nie? Mój Maciek czy Janek za 15 lat, albo Basia zarabiałaby powiedzmy 10 czy 15 milionów euro rocznie, tak jak kontrakt podpisany ma w Bayernie Monachium Robert Lewandowski. Znaczy, ja trochę przejaskrawiam, ale warto zdać sobie sprawę, że dużo ludzi tak podchodzi do futbolu. To znaczy tak, jeśli chodzi o tę grupę najmłodszą, skrzacików, tak naprawdę to ja mam świadomość, że rodzice czasami podpytują, w które próby celować, w co się przygotować. To nie chodzi naprawdę o żadne przygotowania takiego dziecka do testów. Jeśli jest aktywne, lubi się ruszać, lubi, a rodzice to zaszczepiają, aktywność ruchową, tak, troszeczkę później wysiłek, nie boi się tego, to serdecznie zapraszam wszystkich. Ja rozumiem, że pan sugeruje, że wyłapiecie dziecko, które w wieku 5 lat więcej kopie piłkę niż siedzi przy komputerze. No, uproszczenie, ale brutalne czasy, tak, tak, dokładnie. Natomiast w wieku troszeczkę starszym, czyli Żak, Orlik, tu już zwracamy też uwagę na pewnego rodzaju umiejętności, takie elementy związane z koordynacją, z szybkością. No, z jednej strony to ma być oczywiście selekcja, z drugiej strony chcemy, aby jak najwięcej tych dzieci, mówiąc wprost, odciągnąć od
tabletów, Panie komputerów. Jasku, życzymy utalentowanych chłopców i dziewczynki, które się do was zgłoszą, bo no, prawda jest dosyć brutalna. We Wrocławiu przez ostatnie kilkanaście lat nie wyszkoliliśmy żadnego wielkiego piłkarza, który byłby chociażby reprezentantem Polski. I tutaj dużo Wrocław ma do nadrobienia, ale to jest zupełnie temat na inną dyskusję. A ja jestem za tym, żeby jak najwięcej dzieci udało się oderwać od tabletów. Od komputera. I przypominamy, że 3 i 4 oraz 10 i 11 czerwca na Orliku, na ulicy Terenowej, na Brochowie, nabór do Akademii Młodych Talentów. Naszym gościem był pan Jacek Opałka, trener, koordynator. I oczywiście zachęcamy do tego, żeby młodzież grała w piłkę, ruszała się przede wszystkim. Bardzo dziękujemy. Dziękuję uprzejmie. Jakie są Państwa wyobrażenia o bibliotekach i kiedy ostatnio byli Państwo w bibliotece, ale teraz będziemy przekonywać, że biblioteki to są zupełnie inne miejsca niż te, które Państwo zapamiętali z czasów dzieciństwa, kiedy chyba trochę częściej chodziliśmy niż teraz, chociaż niektórzy cały czas twardo korzystają z tego, co oferują miejskie biblioteki. Dzisiaj w studiu u nas pani Jolanta Słowik i pani Agnieszka Tomaszewska z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowy, dzień piękny dobry. Obiekt na dworcu kolejowym, na dworcu głównym we Wrocławiu. I jak się korzysta z biblioteki na dworcu? Wypożycza się książkę i wsiada się do pociągu i oddaje przy powrocie? Może być i tak. Bardzo byśmy chcieli, żeby właśnie taki system został stworzony w Polsce. Ale póki co mamy w Polsce kilka bibliotek w takich dosyć właśnie nieoczekiwanych miejscach. Dworzec Główny, galerie handlowe. I we Wrocławiu, po europejskiej stolicy kultury i literackiej stolicy UNESCO, literacko nadal dużo się dzieje we Wrocławiu. Między innymi, no właśnie, biblioteka na dworcu. Pierwsze piętro z holu głównego, schodami ruchomymi, ewentualnie bocznym wejściem, windą. To są te przestrzenie, które były wykorzystywane na targi książki, dokładnie, prawda? Tak, tak. A więc cały czas jesteśmy w obszarze literackim i w świecie książki. A czy ta biblioteka jest bardziej skierowana do wrocławian, czy do podróżnych? Czy to nie ma znaczenia? Bardzo byśmy chcieli rozszerzyć krąg naszych czytelników i stąd właśnie oprócz tradycyjnego korzystania z biblioteki, wypożyczania i oddawania w tym samym miejscu, to też chcielibyśmy, żeby z tej naszej magicznej przestrzeni, bo proszę Państwa, naprawdę zapraszam wszystkich, nie tylko wrocławian. Troszkę podglądamy teraz. Bo jest to magiczne miejsce. Piękny wystrój. Zasoby też dosyć ciekawe, bo tradycyjna książka, książka mówiona, a więc audiobooki, dosyć nowa kolekcja w bibliotekach publicznych, komiks, a tutaj na dworcu komiks japoński, manga, którą kolekcję już zaczęliśmy budować w Miejskiej Bibliotece od 2013 roku i ona cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Ale też i o podróżnych i mamy ogromną nadzieję, że właśnie ci, którzy podróżują, dla których przystanek Wrocław Główny będzie miejscem oczekiwania na kolejną podróż. Czyli czytelnia po prostu, tak? Czytelnia, albo kuchnia literacka. Albo przyjadą tutaj do Wrocławia po to, żeby wysiąść na dworcu głównym i pójść do biblioteki na dworcu. Jeśli bardzo byśmy chcieli, żeby tak było, prawda? Czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej może zostać każda osoba, niezależnie od miejsca zamieszkania, która zgłosi się do nas. Ważne, żeby umiała czytać. Nie, nie. Ale jeżeli rozmawiamy właśnie o książkach, o bibliotekach, dochodzą nas niepokojące wieści, że spada ilość Polaków, którzy czytają gazety, książki. Czy panie to w bibliotekach zauważacie, czy niekoniecznie? W naszych bibliotekach niekoniecznie.
Od kilku lat obserwujemy taki mały wzrost i on jest właściwie takim wzrostem stałym. To jest co roku obserwujemy o 10% więcej osób korzystających z oferty bibliotecznej, z naszych usług, bo biblioteka publiczna XXI wieku to nie tylko wypożyczanie i udostępnianie tego serca bibliotek, książek i innych mediów, prawda, ale to także miejsca spotkań. Ale jeśli wróćmy do tego czytania. Przecież czytanie to nie tylko czytanie tych tradycyjnych kodeksów, ale to także czytanie na urządzeniach mobilnych. Żyjemy w świecie tych nowych technologii i właśnie ta biblioteka na dworcu jest też tak pomyślana, żeby osoby, które przemieszczają się, korzystały i czytały właśnie podczas podróży, a więc na urządzeniach mobilnych, laptopie, tablecie, czytniku, smartfonie. Nie jesteś czytelnikiem miejskiej biblioteki, a jesteś w bibliotece Wrocław Główny. Czyli przyjdź. To darmowe e-booki po prostu? Darmowe e-booki, tak, dokładnie tak. A więc to jest wypożyczanie online. Czytelnik otrzymuje login, kod dostępu do bazy, ponad 5000 tytułów literatury naukowej, popularno-naukowej, ale to, o co najczęściej pytają czytelnicy w bibliotekach publicznych, to jest ten obszar literatury pięknej, beletrystyki. I tu, proszę Państwa... Z tego, co wiemy, macie Państwo jakieś plany, Pani Jolanto, jeśli chodzi o promocję czytelnictwa w najbliższym okresie? Znaczy, to Pani Agnieszka, tak, Pani Agnieszka. Tak, kolejny tydzień to spotkania z wrocławianami. Z Panią Jolantą Marią Kaletą, wszystkim doskonale znaną, sławiącą uroki Dolnego Śląska, tajemnice, ciekawostki. Pan Andrzej Niedźwiecki, autor powieści o księżnej Daisy. Artur Zygmuntowicz, podróżnik rowerowy. No i ten przyszły tydzień kończymy nie lada gratką dla miłośników fantastyki, czyli spotkaniem z Jonathanem Karolem, organizowanym przez rozczytaną aglomerację. Zapraszamy już dzisiaj Państwa do filii numer 5 na ulicy Namysłowskiej 21 maja, niedziela o godzinie 19. To najbliższy tydzień. A co dalej? Ach, dalej. Oczywiście biblioteki plenerowe, czyli nasze poczytalnie na świeżym powietrzu przez cały czerwiec, lipiec i sierpień. Zapraszamy Państwa zarówno na pikniki osiedlowe, jak i na Wyspę Słodową. Proszę szukać w naszych bibliotekach niebieskiej ulotki z sympatycznym Indianinem. Miesiąc spotkań autorskich to cały lipiec wypełniony dużą liczbą spotkań, codziennie dwa w Mediatece, pierwsze o godzinie 19, drugie o 20:30. W tym roku gościem naszym specjalnym są Gruzini, czyli literatura nieznana, nietłumaczona. Taką ambicję właśnie miesiąc spotkań autorskich ma co roku, aby prezentować tę literaturę i przybliżać ją wrocławianom. Jeśli chodzi o dzieci, zapraszamy bardzo serdecznie na noc w bibliotece. W tym roku pod egidą Europy na Widelcu odwiedzą nas goście specjalni, czyli pan Piotr Bikont i pan Robert Makłowicz. Natomiast warsztaty poprowadzą pani Joanna Gorzelińska, pan Piotr Socha i pani Beata Zdęba. Gdzie te wszystkie informacje znajdziemy? Tak, wszystkie informacje na naszej stronie internetowej bibliotekawroc.pl, zakładka kalendarz wydarzeń. Można je filtrować zarówno pod względem wieku, kategorii, miejsca, godziny. Bardzo serdecznie zapraszamy. Książki na wyciągnięcie ręki są. Oczywiście. Nadal jesteśmy światową stolicą, w cudzysłowie, bo coś się dzieje. Dokładnie tak. Tak, możemy tak powiedzieć, czyli ten rok 2016, stolica kulturalna, prawda, stolica literacka nadal trwa i oby trwała jak najdłużej. Tak, zróbmy, dołóżmy wszelkich starań i koniecznie proszę odwiedzić bibliotekę na Dworcu Głównym, bo ja myślę, że to zapraszamy. Będzie bardzo sympatyczne, dobrze rokujące zaskoczenie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Naszymi gośćmi były pani Jolanta Słowik oraz Agnieszka Tomaszewska z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. To było coś dla rozumu, dla ducha. A teraz coś dla ciała. Za chwilę będziemy coś dla ciała. Połączymy się z Klaudią Nawrocką, która jest na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice, gdzie przeprowadzany jest Ramagedon, czyli ekstremalny bieg z ekstremalnie trudnymi przeszkodami. Zostańcie proszę Państwo z nami.
Runmagedon, ekstremalny bieg na wrocławskich Partynicach, na miejscu Klaudia Nawrocka. Czy już dojrzałaś do tego, żeby wziąć udział w biegu i jakąś przeszkodę pokonać? Indiana Jones. To już wczoraj, Arek, to coś nowego dzisiaj. Do tego nie dojrzałam, ale chcę Państwu pokazać kostki lodu, w których przed momentem w całym kontenerze kostek lodu musieli zanurzyć się zawodnicy, którzy teraz pokonują kolejną przeszkodę. Na moment jeszcze wrócę do tej właśnie przeszkody z kostkami lodu. Na czym dokładnie ona polega, Piotrze? Przeszkoda nazywa się lodowa. Polega na tym, że mamy kontener wypełniony lodem. Mamy na 2 dni 12 ton lodu, więc można powiedzieć, że lodu starczy dla każdego. W kontenerze są jeszcze 2 belki. Wchodzimy do kontenera, nurkujemy pod jedną belką, zanurzamy się, nie można dotknąć belki, wynurzamy, zanurzamy się, znowu wynurzamy. Można powiedzieć, że każdy będzie w pełni zamrożony. Tutaj co prawda właśnie nie trzeba być sprawnym fizycznie, ale trzeba naprawdę dużo samozaparcia, aby się przemóc i wejść do kontenera z kostkami lodu. Kolejna przeszkoda, która czeka na zawodników, to ta ściana. Wydaje się nic trudnego, każdy to zrobi, każdy przejdzie przez tę ścianę. Takie wrażenie mylne bardzo. Naprawdę ściana została zaprojektowana, jest naprawdę wysoka i tutaj jak widać chodzi o współpracę. Naprawdę wszyscy pokonują tą ściankę pod warunkiem, że współpracują. Wszyscy się wspierają, podsadzają, pomagają, wciągają. Naprawdę nie ma problemu, żeby ją pokonać pod warunkiem, że sobie pomagamy. Właśnie, ja teraz proponuję zapytać jednego z uczestników. A dlaczego pan nie zdecydował się na tę ścianę? Zdecydowałem, ale jest tak ślisko, że nie ma szans. Nie dało rady, czyli teraz tego pana czeka kara. A jak pani ocenia tę przeszkodę? Że jest fantazyjna, bardzo dobrze pomyślana. A jak tam na górze? Bosko. Bosko? Mogę wrócić nawet do lodu, bo mi jest gorąco. A która przeszkoda była najtrudniejsza do tej pory? Lód. Tak jak Państwo słyszeli, do tej pory najtrudniejszą przeszkodą dla zawodników jest komora lodowa, o której Państwu mówiliśmy. Przed momentem jeszcze Piotr wspominał o współpracy, która tutaj na torze na pewno zawodnikom towarzyszy. Tak, naprawdę to jest bardzo ciekawe zjawisko, można powiedzieć wspaniałe, ponieważ ludzie, którzy są obcy, nie znają się w żaden sposób na przeszkodach, pomagają sobie jak rodzina, można powiedzieć. Tutaj jest wsparcie, widzą, że ktoś jest słabszy, od razu podbiegają, podsadzają, wciągają, wszyscy dają radę. Ludzie, którzy są obcy albo którzy zdecydowali się grupą wystartować w tym biegu. Tak, tak, też bardzo ciekawe zjawisko, starty grupowe. Świetnie to wygląda, to są po prostu grupki. Wiadomo, ktoś jest bardziej sprawny, ktoś mniej sprawny, ale biegną cały czas razem, nie zostawiają nikogo w tyle, wspierają się i razem zawsze wbiegają na metę. Naprawdę piękny widok. Współzawodnictwo jest bardzo ważne i nieocenione jest działanie kibiców, tutaj dopingi wszystkich zawodników. Tak, oczywiście tutaj widzę całe rodziny, przed chwilą byliśmy świadkami, jak małe dzieci dopingowały mamy, która wskakiwała do kontenera z lodem i mówił: mamo, szykuj się, będzie minus 20, nurkuj. Więc naprawdę coś pięknego i wsparcie rodzin bliskich jest przez całą trasę. Jednym słowem, Runmagedon polecamy każdemu. Dokładnie, polecamy i zapraszamy. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Jeśli nie w tym roku, aby pokibicować, to polecamy Państwu już za rok. Mam wrażenie, że Runmagedon wpisał się już na stałe w cykl wrocławskich imprez. Klaudia Nawrocka, bardzo dziękujemy. Bardzo. Mnie najbardziej się podobało to emocjonalne podejście Klaudii, która jest zachwycona. Ja jestem przekonana, że Klaudia w przyszłym roku weźmie udział. No, za chwilę może położy mikrofon i wystartuje. To była Klaudia Nawrocka z Runmagedonu, a teraz po chwili przerwy Marian Nawrocki. Marian Maciejewski z ostatnim dzisiaj przeglądem prasy. Się ponownie Poznaj swój kraj, czyli kończymy poznawać Świdnicę. Najważniejszy ośrodek kupiecki w regionie w dawnych wiekach i tutaj w centrum, w ratuszu można zobaczyć Muzeum Dawnego Kupiectwa i warto podkreślić, jest to jedyne takie muzeum w Polsce. Działa od roku 1967. Widziałem, polecam. Ale wspomniałem Państwu poprzednio, że nie tylko kupiectwem żyła Świdnica, w ostatnich latach również
żyje sportem i w roku 1996 zorganizowała Mistrzostwa Polski w boksie i zaprosiła tuzy tej dyscypliny sportu, medalistów olimpijskich, a przecież byliśmy potęgą na igrzyskach w Tokio w roku 1964. Zdobyliśmy 7 medali, w tym 3 złote. I właśnie spotkali się i rozmawiali, wspominali takie gwiazdy. To były jak Tadeusz Walasek, srebrny medalista z Rzymu, skrzywdzony, Artur Olech, dwukrotny srebrny medalista z Meksyku i z Tokio, Jerzy Kulej czy Lucjan Trela, który medalu nie zdobył. Tutaj mam takie zdjęcie, chcę Państwu pokazać, bo dość... No lekko ten wieczór przebiegał, te wspomnienia. Lucjan Trela to jest bokser jedyny, który ze słynnym George'em Foremanem, który później zdobył Mistrzostwo Świata Zawodowców, jedyny na Olimpiadzie w Meksyku nie przegrał przed czasem, tylko na punkty, a inni padali. No i tutaj Artur Olech, srebrny medalista z Meksyku. Kończymy Świdnicę, wyjeżdżamy w inny rejon. Travel Europa na majówkę, czyli majowe wydanie, od biskupa do szaleńca. Joanna Lamparska, autorka książek o naszym regionie, tutaj prowadzi nas do Nysy, ale nie tylko, do całej tej okolicy. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ja na przykład nie wiedziałem, bo się tym nigdy tak nie interesowałem. Ten rejon, czyli w XVII wieku na obecnym pograniczu polsko-czeskim, hurtem niemalże palono kobiety oskarżane o czary. No bardzo to był przykry okres, zwłaszcza dla kobiet. I tutaj w muzeum w Nysie znajduje się ekspozycja dotycząca właśnie procesów czarownic, ale uwaga, ona jest dozwolona od lat 12. I tutaj zdjęcie takiej, na szczęście, tylko kukły, która w tych lochach siedzi, bo nie daj Boże, gdyby tam się zachowała jeszcze jakaś żywa w oczekiwaniu, a się spalą. Ale Nysa to również kościół, to jest bazylika mniejsza, której historia sięga XII wieku i pokrywa ją najbardziej stromy w Europie dach. A obok stoi wieża, która wygląda, jakby była nieskończona. To tu może uda się pokazać właśnie. Jak wspomniałem, Nysa to nie tylko samo miasto, tam jest możliwość pojeżdżenia na odcinku 233 km wytyczonym na polsko-czeskim pograniczu. Leży 40 zabytkowych miejscowości, ale o tym oczywiście już innym razem. Przygotuję jeszcze z innych źródeł na temat tego rejonu. I to w zasadzie dziś tyle. Witałem Państwa słonecznie, to też słonecznie żegnam. Dziękuję, życzę udanej niedzieli. Dużo dobrych rzeczy. My Magda, dzisiaj przyszłyśmy zamiast siebie, Magda Mańkowska i przepraszam, że zawsze przerywam, zawsze. Jeszcze przyzwyczailiśmy do tego. Magda Mańkowska kocha jeść i kocha mówić. Kocha mówić. Nie, jak jestem podekscytowana. Ale kocha taka też przygotowywać. Tak. Już widać, że coraz bardziej cię to ekscytuje. Co dobrego zrobiłyście? Omlety. Zacznijmy od omletów. Są przepyszne, są z miodem, są z cynamonem, są z truskawkami, rabarbarem, miętą. Dobre na każdą porę roku, bo w zimie rozgrzewają, a teraz po prostu delektujemy się ich smakiem. Jak ten omlet zrobić? Bo wy mówicie o nie tam ogólnie, a my właśnie wymyśliliśmy coś innego do rozbłotanych jajek. Żeby zrobić omlet, trzeba rozbić jajka. Tak, zrobić jajka. To ci dopiero. Ale dodałyśmy do środka cynamon i miód od Eli Malinowskiej z Ciepłowodów Lipowy. To jest ważne, bo on ma taki jakby posmak. I czyli to jajka, cynamon i miód. Tak. I chili do tego pierwszego daliśmy. Tak, do tego pierwszego chili i szczyptę soli. Żeby było takie ostrzejsze troszeczkę. Tak. Ale miód, bo jeszcze jedno, miód lipowy ma posmak jaki? Bardziej słodki, bardziej goryczkowaty? Tak, on jest taki specyficzny, wiesz? Zaraz ci dam po programie spróbować, zobaczysz, że pomiędzy wielokwiatowym a lipowym jest taka specyficzna różnica. Ale uwaga, bo to jest twoja mikstura, która przeszła też przeszła samą się. Co to jest? Rabarbar, truskawki, miód i mięta.
Wystarczy wszystko zblendować i jeść. Jest tak, ponieważ te polskie truskawki, one są jeszcze troszeczkę kwaskowate. Miód właśnie ten lipowy też dałeś specyficzny. Rabarbar też lekko kwaskowaty, tak. I dlatego trzeba i miodu, żeby to zrównoważyć. Tak. Zobaczcie, my tego w żaden sposób nie zblendowałyśmy za mocno, bo chciałyśmy zrobić tego koktajl. Ale w międzyczasie myśleliśmy, a może omleta? I to było takie spontaniczne. I trochę spalił się blender. Nie spalił się, po prostu z niego docisnęłyśmy. Ale tak, i teraz z tych kuchenny ramageddon. Mamy, tak. Czy nie wyrzucamy liście rzodkiewki, tylko robimy z nich pesto. Pesto, które jest po prostu słonecznie w środku. Dodałyśmy trochę oliwy, z oliwek pomarańczowej od ekopestki. I drożdże, płatki. Płatki drożdżowe, albo parmezan, albo można dodać też ser słoneczny, na przykład od Igora Śliwowskiego. To kto co lubi, tak? Po prostu uzyskamy bardzo podobny smak. Pasta tahini też, brawo ty dziewczyno, moja ulubiona, pani z warzywniaka. Próbowałaś, Ania, próbowałam. Możesz powiedzieć. Bardzo dobra, bardzo dobra. Pasta tahini to jest, tak. Kalafiorem rewelacja, przypomnijcie, co z czym tutaj. Pasta tahini to jest pasta sezamowa, tak? Tak. Gdzie dodałaś też miód, tak, miód, też lipowy. Też lipowy miód, sól i pieprz. I troszeczkę z cytryny. Pani Magda, jak pani tak świetnie gotuje, to może obok warzywniaka będzie pani wkrótce miała jakąś małą restaurację, że tu będzie można kupować, a tutaj od razu będzie można jeść. Jeśli się rozdwoje, to i chętnie. I klasyka gatunku, czyli biały ser. Ja tak dawno nie jadłam zwykłego sera. Magda, no właśnie. Zostaw już tego omleta. Omlecie już mówiłaś, a biały ser? Zamyślona. Biały ser też jest od Igora ze ślubowej. On jest o tyle ważny, że on jest z niespasteryzowanego mleka. Jakby metodą grawitacyjną robiona, znaczy metodą grawitacyjną, śmietana jest robiona metodą grawitacyjną u niego, ale ser jest po prostu pyszny, gdzie są tylko dwa składniki. Najprostsze w świecie, nic więcej. I mamy tutaj miks naszych warzyw od ciebie, z warzywniaka. Czyli co nam wrzuciłyśmy? Rzodkiewka jest chyba, tak? Rzodkiewka. Tak, czosnek, rzodkiewka, szczypiorek, ogórek. I czosnek niedźwiedzi. Tak, i tak, dobrze, to niedźwiedzi. Ja dodałam jeszcze oczywiście słoneczny. To my się biegniemy do domu, żeby zjeść śniadanie. Pożegnamy, pożegnamy się z widzami i zaraz będziemy to wszystko próbować. Bardzo dziękujemy. Państwu również dziękujemy za wspólnie spędzony poranek. Życzymy udanej niedzieli. Wszystkiego najlepszego i zostańcie Państwo z nami zaraz wkrótce. Następne programy w telewizji Echo24. Do zobaczenia.